degeneracy of the hamlet. Ach, dobra. Na czym my stanęliśmy? O, czekajcie, bo tutaj może mamy jakieś nowe osoby. Nie, bo chwilę cmentarna mi odradzaliście, a trendowatego nie bierzemy, bo wystarczy, że jestem trendowaty. Wzięliśmy fromarza do teamu jako abominację. Trzeba będzie go jakoś podszkolić, bo abominacja mi się podoba jest bardzo z zamysłu, chociaż nie wiem, czy on jest aż taki mocny. W lazarecie teraz siedzi, kto tu siedzi? Rajk i Garto, znaczy Rajk i Garto. Leczą tam swoje cięższe rzeczy. Sortuj według stresu. Jak tam stres? No stres jest dobry. Zobaczmy od razu, gdzie możemy dzisiaj wyruszyć. Tak, mamy zabij syrenę, ale zabij syrenę damy jako drugą misję, którą dzisiaj zrobimy. Powiedzmy, że teraz zrobimy jakąś fajną rozgrzewkę. Co tu jest, przepraszam bardzo? O, zabij pomarszczoną babę Jagę? O kurwa, czekajcie. Dla okultysty, to dla Garta by było, a tu co? Abominacje. Oba są kiepskie, więc spróbujemy zaraz jeszcze raz. Póki co pójdziemy sobie na jakąś misję zwykłą. Może krótka tutaj, długa to niezbyt, bo tutaj już jesteśmy na poziomie trzecim. Średnia, o idealna, idealna misja na początek. Zaraz wybierzemy, dopnij się i zobaczymy co dalej. Abominacje, zupełnie w prawdziwym życiu, no nie przesadzajmy, framasz, nie przesadzajmy. Znowu teraz się na mnie obraził. Oj, Vitali, musisz coś z tym, musisz jakoś pogłaskać, dobrze. Tak, ale ejakulacja na monitor była jedną z najlepszych akcji ostatniego roku do streamka. Nie wiem czemu ten dalej wybuch. Hiena jest dobra, jak się wyleweluje. Był tu Neri Bamber, odrywacie się Overwatch po streamie? Odrywamy chyba. Chociaż Neri ma sporo pracy, ale nie wiem. Czemu? Drogo, rób jakie chcesz, bo ma być fajny pomysł, tak dalej. Pokazuję, jak ma wyglądać napis. Pokazuje mi kurwa różne inne loga z jakimiś zwierzętami, z jakimiś różnymi pierdołami, takie o to mi się podoba i takie to kurwa chcesz, żeby tam było zwierzę napis, czy chcesz mieć motyw taki jak tam masz w filmie, czy co ty kurwa chcesz? Czyli daj kombinujesz, a ty co, dzisiaj nie będzie overka potem? Nie no, będzie. Nie nerwuj się, skarbie. Dobra. Baba Jaga spoko w sumie jest, w sensie mi poszła za pierwszym razem, więc wnioskuję, że jest łatwa. Nie oceniajmy tak prędce. Dobra, słuchajcie, sortuj według poziomu. Hero jest wylewelowany. To jest misja średnia, więc no, ktoś do leczenia by się przydał. Trzecie, Knieja. Co było w Kniei? Jeśli Knieja z Norwiskiem cały czas pierdoli. Czy każda kolejna dycha to jedna linijka więcej tekstu Oliwiera w rozdziale? Zaraz się zaczyna. Zaraz się zaczną sypać fan takie dotki po jedną złotówkę i w sumie wydasz, zainwestujesz takie 15 zł i masz 15 linii więcej fena w rozdziałach. Oczywiście dzięki za dotkę, a co do pana, tak jak mówiłem, jest większy plan, Kia, tam krwawe, u ciebie i trójaki są, okej. To co możemy do niej wziąć tak naprawdę? Dobra, słuchajcie, weźmiemy tak, musimy się dobrze zastanowić. Możemy, Spike już ma drugi poziom, w ogóle tutaj dużo osób ma drugi poziom, tu trzeba powolutku będzie uważać sobie, bo... Chwila, a Vitali to już ma prawie trzeci, zaraz będziecie mieli kogo healować, Garto też zaraz ma trzeci. No ale na to akurat trzeba wziąć Vitali, no niestety. Jakbyśmy je chcieli brać, no to trzeba Vitali wziąć. Rozbrójmy wszystko. Dobra, słuchajcie, jest Vitali. Niektórzy przedłużają streamy za dotację, Babru przedłuża PKS za dotację. Bandaże bierz, okej. Okay. To może zamiast bandaży, aha. Oni nas trują. Zwiesiło mi streama w takim momencie, że na kamerce masz minę, jakbyś miał czymś zepchane usta. Może miałem. Dobra, słuchajcie, kogo jeszcze możemy wziąć? Co? Tyle z inwencji twórczej? Wiesz co, to możemy tego orła tam wpierdolić i takie, kurwa, mówiłeś, że tego nie chcesz. Kochanie, nie stresuj się. Ja jebie, po prostu nienawidzę ludzi. A, dobra, mamy tego typa. Mamy tego typa. Tartar z ruin odkrywca Kniei, jesteśmy w Kniei, prawda? Tak, to on się tutaj nadaje. Dismas, zatoka raczej, prawda? Znaczy wiem, że to nie ma co się tylko tym posiłkować, ale jednak. Awen może z nami pójdzie. Tartar z narowiska. Panie, no. Ogólnie, może
takiego kozaka z mięśniami, wiesz co jest? I takie, nie wiem, kurwa. Ile ten bocian na rodle miał skrzydeł? Andrzeju, nie derwuj się, no właśnie. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie. Wybór drużyny jest dosyć ważny, więc trzeba się tutaj dosyć mocno skupić. Nie wiem, Weronik Rus znowu. Krwawienie, no. Mówiliście, że krwawienie w ruinach jest za to, co słabo działa, więc tutaj możemy wziąć Weronika Rusa. Weronika Rusa właściwie. Wszystko możemy użyć z tej okej. No i na koniec jeszcze kogoś trzeba było wjebać. Tylko kogo? Może Spike'a? Mimo wszystko. Nie uwaga. No chyba możemy Spike'a wjebać. Dobra, no mówię, kiepska opcja jest taka, że nie mam healera powoli na te słabsze misje, a te słabsze misje są jeszcze mimo wszystko nam potrzebne. Dobra, nie zapomnijmy o itemach, bo to bywa naszą zgubą. Możemy dać tak. Minus 2 celność, to trochę boli, ale trudno. I księgę gniewu możemy wjebać. Witali oczywiście dajemy itemy healujące, żeby nas leczyła. Co z tych rzeczy nas jeszcze interesuje? Poradnik przetrwania może komuś by się dało, przydało walić. Tutaj w sumie możemy to walić. Szybkość trochę spadnie. Nie boli nas to aż tak bardzo. I to chyba tyle. Tutaj jeszcze oczywiście kaptur mamy specjalny. A czekajcie, może to damy tutaj. Zrobimy może tak. Księga gniewu jest w sumie całkiem dobrym kombem do tego. Dobra, lecimy. Właśnie, też sobie teraz przypomniałem, że Lili też malowała obrazy. Teraz jeszcze bardziej mi pasuje do obrazu Lili Marszala, no nie? Coś w tym jest. To jest z czatu, czy jakaś grasów w trenerem? Tak, to jest z czatu. To dzisiaj go nie ma, widzę. Neri, chyba przydałby ci się ta ziółka tego typa z Michałowa. No. Czy był marynarzem, to miałbym tatuaże? Ważne pytanie. No chyba każdy powinien mieć marynarz. Możesz ich podkoczsać? Masz trochę hajsu, chyba że na coś zbierasz. Jasne, że ich podkoczsam. Teraz wracamy się. Wybraliśmy po prostu zespół. Tak na start. I teraz tak. Sortuj według czynności. Microchip. Tutaj no... Czy tutaj akurat nie zaszalejemy. Ale... Tego też nie zmieniamy póki co przynajmniej. Zaraz wszystko co się będzie dało to... Wzmocnimy oczywiście. Ale to chyba bardziej kowala będzie dało się. Przypominam, że zbieramy na bank. Chcemy zbudować bank jak najszybciej. Wszyscy są podkroczani tak naprawdę. Serio? Tutaj jeszcze taka możemy zrobić. W sensie no, nie mam za dużo do zrobienia poza tym. Jester na trzeci, kapłanka czwarty. Tak polecacie? No to tak też zrobimy. Tylko duch puszczy może pomóc. Duch Podlasie tutaj pomaga, wiecie co? Duch Podlasie tutaj stara się pomagać. A czekajcie, czemu Witali... Aha, okej. Okay. Raz, dobra. Bo teraz oświecenie, że puszczę z tej pozycji, w której jest, no ale to... Dobra, to mniejsza to oświecenie, to jest tak naprawdę tak bardzo... mało ważny skill... Wyrok możemy wziąć dla Witali. Tak powiedzmy troszkę prawniczo. Gildia. Naprawdę nie trafiłem? o tego możemy zrobić. I teraz robimy... chwila, od razu ulepszmy to. O, tak. Dobra, super. Wyruszam na wyprawę. To nas interesuje. Średnia zbada 90% sal. Knieja, let's fucking go. Bierzemy sobie dwa takie. Jedno takie się może nam przydać. Trzy łopatki. Trzy klucze. I 20. Żarcia. 6 tysięcy stało, no jesteśmy troszkę na plus coraz bardziej. Leszy z Podlasia. Okej, dobra. Wszystko chyba mamy, wyruszam na przygodę. Wszyscy mają temę? Dobra, wszyscy. Strach przed ruinami, dobra. Nienawiść to ludzi. Your internet is retarded. Dokładnie. Jakoś fajnie zaczesać. Zaczynamy naszą pierwszą przygodę. No to co, obstawiamy, czy ktoś dzisiaj zginie? No, ja mam osobiście wrażenie, że nie.
ale zobaczymy, jak to będzie. To jest taka trochę eksperymentalna wyprawa. Co prawda jest witali, jeżeli chodzi o mocną kapłankę, ale wiecie, mikrochip jest takim nowym nabytkiem, nowym kadetem w drużynie, więc różnie to może być, tak szczerze powiedziawszy. Wiecie, to jest zawsze pewne ryzyko w takich grach. O, ale idealna trasa. Nie zbaczamy tutaj, chyba że będzie jakaś fajna sala, idziemy prosto do przodu. Dobra, wchodzimy w to knieje. Zobaczmy jakieś woreczki na start. Zawartość worka jest twoja, dzięki. Ostatnio Barka uratowała sytuację, dokładnie. Barka ostatnio naprawdę dobrego buffa puściła całą drużynę. Okej. Okej. Lecimy teraz tutaj. Będziemy mieli pułapkę i skrzynkę. Skrzynka jest pusta. Dobra, jak to wygląda z rozbrajem? Wow! Jester ma 100%, naprawdę? Aha, bo on ma... Komu my daliśmy tu książkę rozbry... A to jest tutaj. Okej, okay, retarded. Wybaczcie. Super. Pochodnia. Witali, widzę, że bardzo szybko podupałeś temat. Bardzo szybko, no, to spoko. Buffy zawsze się przydadzą. Pamiętajcie, że możecie nas buffować właśnie w ten sposób, że... Oczywiście nas, mnie, moją drużynę. W ten sposób chyba się skusimy. O, to będzie jedzonko? O, portret i jedzonko. Portrety są nam potrzebne do otwarcia banku. Do zbudowania banku, tak właściwie. Cześć. Okej. Dobra, oj, za dużo tych pochodni, za dużo. Zaczekaj się kryzysowy moment, bo Barka straci moc. Dokładnie. Ile tych rzeczy na bank potrzeba? Krumilety, potrzebujemy 50 portretów i iluś pieniędzy, no nie pamiętam ile tylko dokładnie. Deszcz smutków na dwa ostatnie. Ktoś na pewno zaraz ci to odpowie na to, bo ja po prostu nie pamiętam. No to nie jest na złość, żeby nie było. Wyrok, no możemy akolicki walić. Barka nigdy nie traci mocy. Tutaj chyba możemy uderzyć w bitewną balladę. Czemu on ma tyle stresu? Przepraszam, on na żadnej misji jeszcze nie był. O chuj tu chodzi. Dobra. 15k golda, właśnie, Grecio dokładnie dobrze to wytłumaczył. 15k golda, no golda właściwie już mamy, brakuje nam portretów, więc każdy portret się liczy. Oj. Oj, szkoda, że mamy cofnięcie się. To trochę psuje nam. Ajajaj, to trochę nam psuje to jakby całość. O, Jester dostał mocno. Co teraz? Jeszcze nie, on się rusza. Ale katastrofa. Ale katastrofa. Dobrze, tamta zdechła. Dobra, niepokojąca infiltracja na mikrochipa to jeszcze nas nie boli aż tak mocno. Wracaj na swoje miejsce, kolego. Dobra. Leczymy Spike'a. Spike tutaj musi przeżyć. Kolejny grzybek padł. Taka jakaś kurwa babeczka grzybowa została. Pierwszy raz poszedł, stresuje się chłopak, nie oceniaj. Ultimate śpiewacz Barki, dziękuję bardzo. Witali, no i właśnie sprzedałeś że tak powiem, pomysł, który no, zostanie ci podjebany zapewne, więc... Twoja strata, moja droga, twoja strata. Możemy odstresować, zadrajmy mu Barkę. No, Barka to nie brzmiało, ale chyba podziałało. Co to za głos za światów? Jak podjebił, to wymyśli inny, lepszy. No, ja nie wiem, czy też radę lepszy wymyśleć. O, krytyk wszedł, ładnie. Akurat w Spike'a. Barka też zadziała. Słuchajcie, tu idziemy dalej, mamy dobre ustawienie drużyny w końcu. Wyrok. Oho! Za 13? What the fuck, ale obrażenia. Aż buffik jakiś wpadł. Wrażliwa. Bądź już moje umiejętności, czego? No, śmiem wątpić. Co tutaj mam? Awanturniczka, okej, okay, Avanti. Już mamy zajebany cały plecak.
Jesteśmy teraz tutaj, tak? No to idziemy tutaj. Nie było zwiadu, no ale cóż. Raz się żyje. Raz się żyje. Uuu, ależ pieniędzy. Stałem się zemstą. Wszyscy okultyści poczują moją maczugę. A rozbójnicy będą się trząść, słysząc jak brzmię. Mają przewagę liczebną, to prawda. Jestem wyrzucony i na wpół obłąkany, ale dopóki me serce wciąż bije, będę maszerował dalej. Sprowadzę piekielne katiusze na tych, którzy chcą splądrować moją posiadłość. Nadchodzę! Gaszę pochodnie, nie boję się ciemności, to mój dom, biada tym, którzy przybyli tu bez zaproszenia. Rastary, wyluzuj. Oj, o kurwaj! O, ale przejebane, ogień dywanowy. Zaskoczyli nas, kurwysyny. O, dobrze, że Spike uniknął tego. Ale roszada jebana się zrobiła, dobra, nie jest najgorzej. Wiecie co miałem na myśli, okej? Kurde, ale to jest żenada. Boskie pocieszenie. Witali wszystkich pocieszyła. Ciekawe jak to zrobiła. To się mówi na Podlasiu. A żebyś wiedziała. Dobra, tak, jeszcze zróbmy. Zdechło mu się. Podlasiu się za mocno. Dobra, słuchajcie. Dobra, walimy tak. Ultimate Sword Podlasie. To jest to coś. To jest to coś, dobra, ukaranie. On chyba pada już. Farszywy fizylier. Czym do cholery jest fizylier? Znaczy no, już wiem czym, no bo widzę go. Bombi pozwi ich, to jest moja moc. Obrażanie się biorąc stolku, ty kurwaju. Czy w takim razie kurwaj, to odpowiednik wypierdalaj? Coś w tym jest. Kumpel, kiedy dzień Z? Dziara, wiesz co, kiedy dzień Z? Muszę w grę zainstalować to przede wszystkim. Ale kiedy można by było zrobić streamka z Days? No jeszcze przed świętami fajnie by było, ale z drugiej strony nie chcę nic obiecywać. A potem sprawić zawodu. Pomyślimy, ale będę musiał jeszcze Peruna też na pewno skrołować wtedy. Tak obiecywałem mu. Obiecywałem wam. To, że wasza miłość jeszcze nie wykwitła. O kurde, tam były skarby. Dobra, wróćmy się. To, że wasza miłość jeszcze nie wykwitła w Rewardzie, to nie znaczy, że nie może wykwitnąć na żywo podczas przetrwania wspólnego. Kurwa, ty mieszanka, kurwa i wypierdalaj. Ale za bardzo to rozkminiacie, tyle wam powiem. Okej, okay. Co my tutaj mamy? Lubię ten terścir, co teraz poszedł. Słuchajcie, co możemy wypierdzielić? To możemy wypierdzielić. Możemy zjeść coś też? Aha, nie możemy, tak? Dobra. Dlaczego zostawiliśmy naszą markę? Dobra, to już było. Dobra, no teraz nie podnosimy, nie mamy jak zjeść. Idziemy po skarb. A gdzie jest 7 days and nobody left to die? Słuchajcie, o, akurat nam się jedzenie skończyło. Stać lider multi, ja pewnie planuję jeszcze talizmana. Nie wiem kiedy, nie wiem z kim jeszcze, ale nie wiem, nie wiem co tam będzie chciał grać, ale planuję. Słuchajcie, nie mam to światła. No mamy szansę na zaskoczenie potworów, co możemy kurwajać stąd. Ale za dużo kminicie, tyle wam powiem. Słuchajcie, ukaranie może. To powinno zdechnąć od trucizny. Aha, to ma dużą odporność na krwawienie. To ma duża odporność na krwawienie, jak mówiłem na Podlasiu. Mogę się zjeść nawet stereotinka. Serio? Czy musisz... Ale... No to... Moje fapa w takim wypadku. Szkoda. W sensie... Czy to by aż tak dużo zmieniło? No to dwa jedzenia w przód albo w tył, prawda? Dwa jedzenia w tył albo w przód. Kurwaja, my lord. Kurwaja. Ślimak. Dobra. Idę na baladę dalej. Twoja fapa, tak. Twoja fapa. No, wiecie, trzeba fapać. To, że jest nieorzeszkowy listopad, no to trzeba fapać. Ale to moje fapa musiało się tutaj pojawić. Elegancko. Nie za dużo, ale warto wiedzieć na przyszłość. Okej.
Wiesz, mnie troszkę zmyliło, Gekio, to podświetlenie na czarno. Troszkę mnie to zmyliło. Arty własności. No coś trzeba wypierdzielić, to jest pewniacz. Serum wywalimy. Herby, tutaj się jeszcze herbka zas zmieszczą. Dobra, wracamy na główną, na główny szlak. Flak. Znieść genitalium, grudzień. Wciąż się czekam. Polskie tłumaczenia są piękne. Wszyscy gadają o Nonat November, a ja już wszyscy pomyli o Movember. Właśnie. Za Movember wiem, że jest strasznie hypowany na CS-owej scenie. Tam się oni lubią rolić, kurwa, lubią sobie challenge ustalać. Ostatnio CS aż tak bardzo nie śledzę, ale no powiedzmy, że pewien nawet zostaje. I pewnie pewne media, które śledzę już od jakiegoś czasu. Okej, okay. HS się zgadza. Good, kurwa, chciałem obóz rozbić niedługo, no ale w sumie nie ma potrzeby teraz obozować tak naprawdę. To w sumie dobrze zauważył Greki ostatnio chyba, właśnie, że obozować no nie ma obowiązku. To, że mamy drewno, nie znaczy, że trzeba obozować. Ojejku. Co to kurwa? Co to jest? Ej, co to jest? Czy to jest jakiś miniboss? Czym kurwa jest ta abominacja? Wiecie jak to wygląda? Wygląda jak żywiołek energii z trójki Heroesów z Konfluxa. Diablo pan ziemi! Toż to Lasperator! Laserpator! Laseraptor! Laseraptor, Boże! Teraz dopiero skojarzyłem, o czym ty mówisz. Zadarłeś z salamandrą! Dobra. Spokojnie, porobimy to. Ja chciałem ten żart chwilę skończyć. No niestety, too late. No i po drużynie, nie, spokojnie, przecież. Co on może nam zrobić? Jestem ciekaw, co on robi. Oj, chyba się dowiem. Przywołanie kolekcji. Co to o Jezu, ja pamiętam tego bossa. Co to za kolekcja pokrad, kurwa. O Jezu, a mnie mam jak dobić prawie. Wyrokiem trzeba go na nich kasować. My nie. A dobrze, mamy robić. Kurwa, luzik. Chile, aucik i jelo. O Jezu, ależ to będzie oszołom. O kurwa, ale stresu pakuje, skurwiel. Wystanie życie. Będzie się leczył? O kurwa! Po 10 się leczy, skurwiel. O, ale przypał. Ale przypał. Ale przypał! Badent. Witaj, czemu ty nie miałeś żadnej tury jeszcze w tej walce? Już chyba z 10 tur minęło. A nie miałeś, ty wyroki puszczaj, dobra. Urwanie głowy. Dołącz do tej kolekcji, Bombi. Nie chcę dołączyć do tej kolekcji. Czy to jest moment na śpiew bojowy? O, fuck, oby nie. Dobra. Dobra, raz jeszcze nie jest źle, ale... Ból głowy. Kurwa, co? Dobra, mam dobrego healera, no to jest ten plus. Po 10 dostaję. No spierdalaj, jest to kolekcja, Mozart jakiś się odpalił wewnętrzny. O Jezu, jak można było nie trafić, microchip, jak mogłeś to zrobić? Dobrze, że nakrwawienie nie jest sporne jakoś mocno, bo to byłaby bardzo przykra walka. Minus 40... Obniża mu się odporność nakrwawienie? Bo już nie rozumiem trochę tego. Na Beliara! Co on pierdoli trochę z emocji? Wyrwij mu kręgosłup. Och, wait. Dobra, słuchajcie, spokojnie, nie jest źle. Nie jest źle, mało mu życie zostało. Nie dołączymy do kolekcji tego z boka. Pokaz kolekcji! Jak ekshibicjoniści, nie? Idzie tylko typek w płaszczu, takie... Pokaz kolekcji. O, mówię, Flagland ma szansę na obniżenie. Okej. Okay. To zajebiście, to dobrze ma tylko szansę. Coś dobrze się złożyło. Okej.
kurwa, drugi unik. Mikrochip to w ogóle w tej walce nic nie je. Szybki cios wsteczny, łokieć w potylicę. Dobra, wyrok. Dobra, to jest wyrok ulicy. Ale on jeszcze nie pada, prawda? Kurwa, 3 życia mu zostało i pokaz znowu robi. Krwawionko go dobije. Tak, teraz krwawionko dobije, prawda? 3, tak, dobrze. Ale dopierdolmy go po prostu. Potęga. Wanna buy some drugs? What? Jaki dobry itemek nam wypadł. Plus 25% ochrony, plus 20% obrażeń od stresu, od obrony od stresu. To zamiast, gdzie to można wsadzić? Czy ktoś, może na razie tutaj damy to? O, nie, to trzeba na frontline dać, koniecznie, tylko komu? Tylko damy. A to damy tak pro forma, wiem, że to on nic z tego nie czerpie praktycznie. Mój wujek miał taki sam atak z tym pokazem kolekcji spod płaszcza. Rozumiem, że było super effective. Obrażenia od stresu. Obrażenia od stresu? Ale ty jaki jest jakby se... Przepraszam bardzo, ja muszę to jeszcze raz przeanalizować. Obrażenia od stresu. Aha, no tak, rozumiem, okej. Zaraz większa. Rozumiem, przy te relikty, te głowy stresują nas bardziej. To ma sens jakiś. Słuchajcie, zrobimy chyba performa obóz, co? Ile tutaj dopuścimy jeszcze? Zróbmy jeszcze jedną salę i zróbmy obóz. Chyba, że nam robi Hunter Checka. To będzie kiepsko. Polska wersja. Bo i ten w tej części jest miecz dwusieczny. Ale wiecie co, taki miecz to może być jeszcze. Ja bym go raczej pozytywnie odbierał. Pozytywnie. Polska wersja. No właśnie, to czasami ciężko rozszyfrować te jakieś pojedyncze. Jest błaga. Dobra, doszliśmy. Dobra, i tym dla zbrojmistrza. Właśnie Aven pomyślałem chyba w pierwszej kolejności. Drewno na przypał, robimy przypał. Słuchajcie, ile mam jedzenia? 20? Dobrze patrzę, no to robimy uczty sobie. Dobra, i teraz tak, co my tutaj mamy? Zaraz na koniec zostawmy. Plus 10 do celności, plus 8 do krytyków. To możemy od razu użyć na nim. Tutaj same stresowe rzeczy. Obniża stresu 50, zwiększa stresu 40. Nie za bardzo rozumiem tą chłostę całą, ale okej. Słuchajcie, trzeba obniżać jeszcze chyba sobie stresik, prawda? Okej, został oszukany, miał być podwyższenie stresu o 5, a nie o 6. Ale okej. Nie stresu mi flagranta. U mnie w rozgrywce wszystkie flagranty nie miałem zdechu ze stresu, bo HP sobie leczyli. Okej. Jak nie rozumiesz chłosty się i tyle. Czego ty nie rozumieć? Okej. Zobaczmy jak to działa. Silnie religijność? Okej. Stresu... Taka spoko jest. Aha, to jest na jedną osobę, tak? A to spierdalać z tą religijnością. O. Nie o to mi kompletnie chodziło, ale nie wiedziałem jak to anulować. Dobra, możemy jeszcze obniżyć stres komuś? No sobie możemy, aha, sobie nie możemy obniżyć stresu. Jak zrobić, żeby anulować użycie a dobra. Dobra, nie było pytania. O potencji stanowi wytrwałość, pamiętaj o tym. Słyszysz Spike? Pamiętaj. O, ten sprawie wygląda jakby próbował ukrywać. O kurwa. O, popchnięcie, dobrze, popychaj ją, bardzo do... Czemu? Witali, czemu miałeś odporność? Słuchaj, jest ciemno, mogę zapalić światło? Nie mogę zapalić światła. Czy to jest koniec? Słuchaj, czad, witamy w gronie obserwujących. O kurwa, ale stresująca sprawa. Rozróbmy tak. No nie, i teraz ją przyciągnie na stówę. Dobrze.
Kurde, pierwsza z chyba się bije w takiej ciemnicy. Dobro, czy to czat? Halo, to jest mi czy to czat. Więc czy leczenie. Tutaj trzeba będzie leczyć chyba. To nie, nieprzyjemnie się zaczęło robić. Czemu Witali? Witali miej jakąś turę w końcu. Chcesz, żeby Wronin Rus zginęła? Zginęła. Dobra, elo. Jestem odporny na tentakl. No, tutaj bym się kłócił, ale okej. Uhoho! 18 krytyk! Ale grubo weszło. Myślałem, że się uleczy mnią, ale w sumie ostatecznie to nawet nie po całości czekać. No, no tutaj tu miałeś. Weronika zdziało. Nie, nie, Weronika tutaj się dobrze trzyma. Kielna żarówka własnych stóp nie widzę. Dalej masz wątpliwości co do moich umiejętności. To wszystko przez itemy. Masz głowę unit i to jest jedyne co sprawia, że jesteś taka silna, Witali, mówię ci. Mam pytania, zapalmy światło. No samo się zapaliło. Czekajcie, bo tutaj trzeba wymieszać. O tego to było. Jezu, myślałem, że w pułapkę już wszedłem. Dobra, zioła. Co tutaj ciekawego? O, same jedzonko niestety. Spike? Ale patrzcie, jak Witali strasznie wzrósł. Się zestresowała dziewczyna. Ale będzie. Ale będzie, dobra. Nie mam zwiadu niestety. Zjedziemy na ślepo, na ślepaka. No ale patrzcie, jest tak pechowo dzisiaj. Muszę powiedzieć. Stare drzewo. O, to się używało serum, prawda? Nie mamy jak tego użyć. Ale woda święcona nie zadziała? Nie. Warto było spróbować. Nic HTI nam nie zadziała. Nie, możemy sprawdzić. Coś pokryło to skarb, okej. Okay. No trafiło nam się skarb akurat. Tak zrobimy. Okej. Okay. Stres mi rośnie, bo mnie nie doceniać pobruczany. Wziąłeś go do lochu? Tak. Dobra. Wiesz co muszę siedzieć i robić? No. Orły. Co musisz? Siedzieć i rysować kurwa anatomiczne orły. Tak? Tak. Ale spójrz, zawsze nowe doświadczenia. Kochanie. Cały czat i ja w ciebie wierzymy. Cały czas nawet, cały czas. To nasze logo, nasz slogan. Dobra, słuchajcie, zaskoczyliśmy przeciwników. Więc jest całkiem niezły starcik. Wyrok, dobijmy psa. Dobra, pies już na pewno padnie. Kurwa, Witali, jak ty leczysz? Zrobimy tak, unik oczywiście. Inspirująca nuta, no tutaj trzeba troszkę ten stres zredukować. Unik, super. Ten drugi pies pada zaraz, popchnięcie. Dasz się popchnąć, microchip? Nie dałeś się. Super. Okej. Obniżamy stresik. Widzę, że śpiewy znowu. Znowu barka. Cześć, tu znowu barka. Okej, leczymy. Widzicie, od razu mniej stresu. Coś w sumie jest, Aven, coś w sumie jest. Dobra, unik. Weronik Rus się trzyma wybornie. Fajnie, by to w ogóle... Znaczy... To jest w sumie takie troszkę podobne do prawdziwego życia, jak ten poziom stresu działa. Tylko już nie da się go aż tak fajnie szybko zdjąć. Żeby był taki sobie spike, który zabębnia tej swojej lutni i ten stres spada, to by było przecudownie. A tutaj tak naprawdę... No nie mamy normalnych środków, żeby tego z tym stresem walczyć. No, ale to mam... To by się przydało w sumie momentami, jak się teraz zastanowić. Dobra, czekajcie, co możemy wywalić? Możemy chyba wywalić jedzonko. Bo myślę, że zbierzemy to więcej trochę.
wszystkiego. Jak znajdziesz tamburę, to będzie dużo zajmował. Okej. Trucho bestii. Oczyśćmy je. Powiem tak, na razie bardzo dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o... miałeś rację. Przyznaję, rzeczywiście da się jeść. Tylko za dużo tutaj więcej zrobimy, więc te dwa jedzonka zostawiamy sobie. Ale dzięki za informację, pewnie bym sam tego nie ogarnął. Jak jest w zerregarku, to mi od razu serce. O, no to jest wyjątek, prawda. Misja ukończona, czy jeszcze coś warto tam iść? Jest sala ze skarbem. Kusi mnie, żeby ją zgasić pochodnie tam w tej ostatniej sali i spróbować. Mam nadzieję, że nie padnę przez to. Co by się przydarzyło, bo nie słyszałem, a nie wiem, o czym gadaliśmy. Witali, no ciężkie rzeczy do mnie wymarzysz, bo ja już nie pamiętam, o czym gadaliśmy 5 minut temu. Ja się skupiam na chwili. Teraz coś sobie chcę przeczytać, to obiekt nie skarb. A, obiekt, prawda, to nie idziemy tam. Dobrze, że mi to powiedziałeś. To jeszcze tak, zróbmy to trochę sprytnie. Wypierdolmy zioła. Jest, dobrze, splamy stąd. O, tentacle. Dobra. Słuchajcie, elegancko, to pierwsza misja za nami, średnia, fajna. Fajowska. Dobra, zobaczmy co tutaj mikrochip wbił. O, Witali, trzeci poziom i gdzieś syfa złapała. Wrodzona celność, walki dystansowe, dobra, ważne. Ogłuszenie. Indykator. Czerwona śmierć. Oh fuck. Jak ty to złapałeś? Witali, to już druga choroba. Nie wiem, grasz w Pokemony chorobowe? Chcesz złapać je wszystkie? Co ona znowu złapała? Czerwoną śmierć jakąś. To chyba jest biegunka jakaś taka krwawa. Grasz mi się z Shimellą z tego, z Władców Much. Druhańska. Venera. Siemka stary Marek. Ocenili. To przestrzeń. Nie no, cały się stresuje. Kurwa, oblałem komputer herbatą. End my life. A więc trzeba szybko wyczyścić. W sensie wymyć. W sensie, no wiesz, o co chodzi. Nie uwaga, Debiant. Nie, więc co, musimy pomyśleć, co możemy walić. To jest jeszcze spoko. Słaby hazardzista, Feniura. Plutomanie możemy u Feniury wyczyścić. 17 portretów wam brakuje. Wyczyścię ekran. Dobra, słuchajcie. Zobaczmy, czy to jest różnie, czy może ktoś nam się załapie. Okultysta, no jedno. Folet! Myślałem, że fotel. Jednego okultysta by się przydało wziąć. Dzienny. No to jest spoko, medytator. Okej, okay, zmartwienie. Okej, okay, abrit. Ale to on był, dobra. A fotel? Znieczulenie. Uzyskano leczenie, badacz tchnieni, świetlistość. Spoko jest, nazwij fotel. No z jednej strony bym chciał nazwać imieniem kogoś z drużyny, ale... z czatu, ale... ale nazwij go fotel, dobra. Bierzemy foleta i nazywam go fotelem. Zastał karawan foletowy, a zostawił fotelowy. Fotel, dobra, super. Fotel dołącza do drużyny. Nikogo więcej bierzemy, bo nie chcę mi się z kruszniczki kolejnej za bardzo. Ja się zgłaszam. No chyba, że chłopcio chce być rzeczywiście ten. A ty chcesz być kruszniczką w chłopcie, czy chcesz po prostu poczekać na jakieś lepsze okazy? Bo byśmy mieli chubrzycę, który... bo Hubort też był kruszniczką i ty byś był kruszniczką. To jest takie trochę dziwne. W sensie dwóch Hubortów, dwie kruszniczki. Ale jak chcecie, to róbcie co chcecie, kurwa. Weź daj mi zdechnąć i nie nazywaj sobie postaci nowo, bo znowu będzie, że jakiś syfy często łap. Spokojnie, Witali, my cię wyleczymy i będziemy cię pilnować nawet. Nawet będziemy cię... patrzcie, widzicie ten cmentarz? Jest pusty. Ten pan tutaj jest sam, zupełnie jak Esu jeszcze niedawno. Ja chcę być healerem, okej. Dalej jestem, nie byłem. Nie, obawiam się, że nie rozumiem. Poczekam swoją okazję. Dobra, chłopcie, to poczekasz na swoją okazję. Już stresu sortuj. Okej. Dobra, spoko. On tam się. Pusty jak moja dupa. Jeszcze. Duchowo zmarłych. Sam. Dobra, słuchajcie. No, syrena. Czas na syrenę. Ale item piękny. Ale tu będzie chciała pójść osoba, która jeszcze nie ma trzeciego levela? Znaczy, która ma już trzeci level?
Szczuro, chcesz tu iść? O kurwa! To jedynego healera, którego możemy tutaj mieć, jest Limgarto. Czai się to? Kolejne jęcie dotacje. A zobaczcie trinket na Babi Jadze. Zobaczymy. Bardzo rzadkie. Coś z karmazynową klątwą. Nie wiem, jak to jest mocne. Jak będzie ten pojeb, co się zmienia bez, to nazwie Oscar. Okej, okay. Oscar 7. Okej, okay, okej. Okay. Zapamiętam. Boże, piste jęcie na dotacji. Randomowy healer, powodzenia. No ale to jest nasza jedyna szansa, bo nawet jakbyśmy chcieli, to nie wylewelujemy tak szybko. Okay, no, nie wierzycie w Garto? Ja wierzę w Garto. Dobra, ja wierzę w Garto, idziemy na zatokę, uderzamy w święty zwój. Garto, let's fucking go. Let's fucking go. Nie widzę nadrealnych. Proszę bardzo, bardzo się przyda tutaj. Zajebiście. Zero. W Garto, Team Garto. Zero heal krwawienie. No, prawda, może też być, ale nie musi. I w ogóle tu zaraz zmienimy właśnie, bo nam się krwawienie nie przyda na zatoce za bardzo. Chociaż na nadrealnych jest dobre. To tutaj były te grzyby? Dobrze, jak kojarzę? To jest ta plansza? Jak coś tę plątwę weźmiemy zamiast czegoś. Ale to będzie... Ale my zginiemy wszyscy. O Jezu, jak stracę itemy, to będzie smutniejsze. To będzie tak smutne, że po prostu już mi jest smutno. A jeszcze nie zginąłem. Dobra, słuchajcie, głowa Juni. Ulepsz mu choć na marca leczenie. No tak też planuję, słuchajcie. Najpierw złóżmy team. Słuchajcie, jest Garto. Garto jest właściwie no... Garto działa no z prawie każdej pozycji z tymi swoimi skillami. A leczenie z każdej pozycji... O Jezu, fotela patrzę. Garto. Artyleria, no działa prawie z każdej pozycji, no leczenie działa z każdej pozycji, to jest najważniejsze. Dalej. Dalej. Czy bierzemy się dodatkować heal w postaci Neri bądź też Mixer? Dawaj Garta, bo on będzie mógł debuffy na bossa wkładać, okej. Nie można już bardziej ulepszyć, możliwe, że nie można już bardziej ulepszyć. Czekajcie, czyli klątwa osłabienia się przyda w takim wypadku. O, tak, zrobimy na pewno. Będą czystki, Stalin style. Team Neri. Ale ja się boję moją kobietę brać na tak niebezpieczną misję. Nie jest to kurwa z porcelany? A co, a jeżeli zginiesz? No to kurwa mnie skrzesisz. No nie da się tak, będzie Neri 2. Peruna wyślij. Myślicie, że Perun będzie spoko? Zatrucie na zatoczy spoko. No to pytanie, czy to jest lepszy? Czekajcie. Podromca programu świetlistość, a co ma Neri? Czy Neri nie ma jakiegoś Tartar z ruin? Strach przed programami, ogromna anemia, Hipokrates, Tartar z ruin, twardziel. Heroes never die, Elden sterben nicht. Dobra, chciałaś babo, to zginiesz, proszę bardzo. No proszę bardzo, ja się nie będę wykuł. Będziesz się bawił w Herkulesa, wiesz, będziesz mnie wyciągał kurwa z otchłani. Żeby ja też w to otchłań nie wpadł. Badać zatoki. Dobra, bierzemy sobie... to ja też pójdę na tą misję. Jak moja baba idzie, to ja też pójdę. Tylko mówiliście, że tutaj te przesunięcia są ważne, a to... I może Aven do teatrzy, to nie jest za mało obrażeń? Jakiś mięser macie, najlepiej Peruna. A serio Perun to się nadaje? Czy gdybym umarła w Darkest Dungeon, to byś mnie wstrzesił? Tak, miłość XXI wieku. No tak to kurwa wygląda. Dobra, słuchajcie, no... Ostatnia opcja w naszej drużynie to jest albo Perun, albo Aven. Co ważna decyzja, powiedzmy, że to jest. Ewentualnie Raik, ale tutaj krwawienie jest kiepskie, więc Aven albo Perun. You decide! A też Serenia jest taka zła. Bierz naszych do swojej drużyny przez urok. Bierz naszych do swojej drużyny przez urok. Chyba o jednym. What? Myślałem, że mam w piwnicy bazyliszka. To moja stara po węgiel zeszła. A krasnolud z Velen. Oczywiście. Peruna mnie szkoda. Aven może paść tak jak ty bardzo chcesz. Peruna mnie sermatnie. Dismas z doskokiem i odskokiem jest OP.
Kryzalut. Okej. Okay. Tylko pamiętaj, jak zaciągasz babę, to jest ci ciągnięte włosy, a nie za nogi, bo piachu na lesie, Jezu. Już to są postać z Pekretorum Dismasa. Go Dismas. Okej! Okay. Dismas! To jest pewien plot twist, ale okej. Okay. I teraz tak, dostosowujemy wszystko. Zacznijmy od itemów. Neri weźmie sobie... Kurde, bo generalnie Dismas to ma średnią przeżywalność, więc przydałoby się tutaj... Na razie kiepsko to wygląda, ale mam Gardo... Zobaczymy jak to będzie, Neri. Tak, Gardo dostaje te itemy do healowania najlepsze, bo on jest takim głównym naszym healerem. Neri może dostać ten drugi talizman, tak żeby mieć trochę mocniejsze to leczenie, które tam ma sobie. I dajmy na to, damy jej jeszcze... co jeszcze jej możemy dać? Poradnik przetrwania, damy Dismasowi pewnie. Co to jest? To oprych? Do obrażeń, biegłości walki dystansowej, okej. Czekajcie, tutaj... Ochrona... To możemy tak dać. Czekajcie, bo Dismas tutaj ma klamry jakieś swoje, no tak! No tak! Jezu, idę powiedzieć, jeszcze jakaś ciekawa walka. Okej, możemy w ogóle zrobić przerwę, teraz będziemy zbierać team, więc jeżeli ktoś chce, to możemy zrobić taki bolsat. Możecie zaspamić, kto tam jest z subów na czacie bolsatem. Robimy mały bolsat, wy możecie iść sobie po jedzenie. Ja oczywiście cały team jeszcze raz przeanalizuję przed samym wyjściem. Możecie mnie oczywiście doradzać teraz, ale jak chcecie, to idźcie sobie po jedzonko. Ja się muszę pozastanawiać, żeby to było dobre. O, to jest taka troszkę risky wyprawa, więc no trzeba się zastanowić. Czy bierzemy to na kogoś? Punkty ochrony. Nie wiem, jak bardzo wpływają punkty ochrony. Nie wiem, czy się opłaca to na zwykłą postać zakładać. Nie wiem, czy bym nie poszedł raczej w tą księgę gniewu ewentualną. Dostrzał i strzał z bliska. Okej, Galvit. Okej. Daj coś leperowi na celność, bo masz ją na minus 2 razie. A mam coś na celność? Chyba nie mam nic na celność. To jest niestety kiepska opcja. Ale... ale coś miałem z celnością. No nie mam nic na celność. Nie ma... A to jest na celność, tak? Biegłość... Plus 5 celności do biegłości walki wręcz? Dobrze to rozumiem? To daje mi celność tutaj? Możecie mi to napisać. Masz ten hełm, okej. No to zostawiam tego z hełmem. Tutaj zostawiam tak, tutaj... tutaj, no nie wiem, można tą ochronę dać, ale ona chyba jest niepotrzebna. To na tanka by się przydało. Tak po prostu improwizuję, okej. No to ale ten poradnik przetrwania nam nie jest potrzebny tak naprawdę. Kamień życia mógłby być, ale też nie jest tak cierpiąco potrzebne. Księga gniewu, no niezbyt. W ogóle można chyba posprzedawać powoli te pierdoły z shiftem, aby sprzedać. Tak. Kamień, tak. Krwi, tak. No to jeszcze można zostawić, jeśli tam zastosowanie to widzę. Dobra. Co do terwora, na wiki zapisałem plus 20% stres. Nie wiem jak to interpretować. Wydaje mi się, że to po prostu, jakbyśmy mieli dostać na przykład 5 stresu, to dostajemy 6 zamiast tego, czyli o 20% więcej. Precz się o spogląda, jakby po prostu traci swoją kobietę w wyprawie. Ja, jeżeli stracę kobietę, to od razu idę na suicide'a sobą. Ja z żalu umrę wtedy. Nie masz nikogo, kto by zbijał stres z innych. To też prawda. To też prawda, ale ja jestem, wychodzę z... Znaczy nie wiem jak ta syrena działa. Nie wiem czy ona przypadkiem nie daje dużo stresu. Ale jeżeli nie daje, no to dam radę szybko. Mamy mocny team, jeżeli chodzi o obrażenia. Jak romantycznie. Dziękuję. Jedna rada na przyszłość. W Zetose. Jak są pelagiczni strażnicy i rzucają ochronę na kogoś, to warto badaczką zarazy rzucać na nią wtedy dezorientujący podmuch. Ogłuszaj, zdejmuj ochronę. Okej! Okay. Rzucają ochronę na kogoś, to warto badaczką na niego wtedy, czyli na tę osobę z ochroną. Okej, okay, zajebiście. Bobro, może wymieniłbyś parę herbów na portrety i zrobił bank. Herbów na portrety, tak? Czekajcie. Jak to zrobić, żeby ja to nie spierdolił przypadkiem? Pamiątki. Czy ja teraz wymieniam... Słuchajcie, żebym ja dobrze zrozumiał tą wymianę. Czy ja teraz wymieniam jeden portret na trzy herby? Chyba tak. Teraz wymieniam 42 herby na 7 portretów. Dobrze rozumiem? Dobrze rozumiem, na pewno.
Chciałabym mieć kogoś, kto będzie w stanie się poświęcić jak Bobru dla Neri. Dla Neri, w ogóle tak podlaskę zabrzmiało. William Wallace jakoś dał sobie radę bez baby. No cóż. To zawsze jest odwrotnie. Czyli co? Czyli co teraz się stanie, jeżeli wymienię? 42 herby stracę i dostanę 7, jak tutaj kliknę, dostanę 7 portretów, czy źle to rozumiem? Czy stracę... No nie, no inaczej nie da się to chyba rozumieć. Czy stracę 7 portretów i dostanę 42 herby? Więc co, przetestujmy to na czymś słabszym. Dajmy na to, powiedzmy, na popiersie. Zobaczmy, co się stanie. Uwaga. Okej, okay, dobra. Dobra, czyli dobrze myślałem. Dobrze myślałem. Dobrze. Dobrze. Jest. Super. Budujemy bank. Myślałem, że nas nie stać już. Procent od zaoszczędzonego złota 5% tygodniowo. Dobra, poczekamy aż przyjdą z przerwy. Dobrze jest, nie pierdol. No właśnie, moje obliczenia były nieranne. Ja tak myślałem. Dobra, słuchajcie. Teraz jeszcze tylko tutaj zajdźmy, do gildii. Sortuj według czynności. Ci, którzy idą na śmierć. Bobrowaty, dobra, u Dismasa trzeba pozmieniać. Mówiliście strzał z bliska, ok. I dostroke, tak? Czy odstroke? Nie, jest dostroke tylko, tak? Jeden w przód, a to co daje? Jeden w tył, okej. Ale to znaczy, że dajemy Dismasa na pierwszą linię? Dobrze myślę? Nie no, nie dajemy go na pierwszą linię, prawda? To dopiero jak go wyciągną, to dajemy i wtedy... Tak, dobrze? A tam będzie tylko to blisko. Okej. Czy dajemy, czy dajemy? Musicie mi to napisać koniecznie, a ja jeszcze zobaczę, co tutaj mam. Gar to jest ulepszone. Neri jest ulepszona, bo Brobat też jest ulepszona, okej. Przydałoby się powolutku obniżę koszt. Robimy to? A nie robimy tego, oczywiście, że robimy, bo musimy bank zbudować. Dajesz na pierwszy strzał z bliska, potem dostrzec, potem znowu strzał. Najpierw dostrzec, potem strzał z bliska, okej, dobra, czaję. Chyba czaję. Pole bitwy nas zweryfikuje. Bo ci tam starczy czas po tym banku. Dobra, chyba powinno starczyć. Uwaga! Koniec przerwy. Nie wiem, czy wróciliście jeszcze, ale mam nadzieję, bo budujemy bank. Bogactwa w ruzach. Proszę bardzo. Wraz z pochodnią przynosi więcej korzyści, to pewnie. Fajne rzeczy to są generalnie. Spichlerz. Co to jest to? Ognisko outsiderów. Tam siedzimy. Sami. Ale to nasz item, że ten dostrój będzie mnie bił. Mam... Serio? Ten item sprawi, że dostrój będzie chodzi o te klamry? Rzeczywiście. O. Ale wiesz co? Z drugiej strony spójrz na to tak... Mike Rollin, że to jest taka nasza ostateczność, mimo wszystko. I tak się go opłaca mieć, właśnie, bo jeżeli ta syrena rzeczywiście będzie aż taka szmaciurowata, to warto mieć ten dostrój, żeby troszkę balansować pomiędzy tymi dwoma pozycjami pierwszymi. Wyrusz, dobra, syrena, 12 herbów, dobra. Generalnie tak wygląda nasza drużyna, możecie sobie jeszcze raz przejrzeć. Chyba wszystko jest okej. Wszyscy mają itemy wyposażone. Jest celność zwiększona. No. Będzie ciężko, to na pewno. Pytanko, regularnie streamujesz Darkesta? Kutafonicz, słuchaj, wiesz co? Siemka w ogóle, bo widzę, że się witałeś. Czy regularnie streamuję? Zazwyczaj mam przynajmniej raz tygodniowo streama z Darkesta. Czasami jest trochę dłuższa przerwa, ale staram się raz tygodniowo, bo gierka mi się po prostu podoba. A gramy od początku, ta archi-live znajdziesz na YouTubie. Znaczy jeszcze nie ma żadnego z Darkesta akurat, ale już mieliśmy 3-4 streamki i było naprawdę spoko. Dobra, pożegnamy tych, co idą na śmierć. Ostatni hołd, moi drodzy, dla Bobrowatego, Dismasa, Garto oraz Neri. I cóż, lecimy. Bierzemy 20 zapasów. Nie wiem, czy nie wziąć więcej nawet, ale okej. Trzy takie. Serum jeszcze jedno. Z dwa bandaże na wszelki. Tak.
Tak. Damy, to jest wszystko. Skąd robicie, chcecie? Ostatni przemarszentów. Znajdziesz na YouTube, ale na razie nie ma żadnego. No, a tak to streamujemy też inne gierki, no. W piątek chyba jeszcze nie wiem, z czym polecimy. Czy to będzie Isaac, czy to będzie Soma. Bo Soma trzeba też dokończyć. W niedzielę z Play gramy w Zero Escape, to jest taka seria popularna. Co prawda, jak kogoś nie ma jakby na bieżąco ze streamami, to może troszkę się nie odnaleźć, ale będę się starał wytłumaczyć. Barka odśpiewana. Bardzo dobrze. Chyba wszystko mamy, więc nie ma co tutaj przedłużać. Specjalnie, no, słuchajcie, Syrena, którą zapowiadaliśmy już jakiś czas temu. Kiedy Icecraft. Doczekać się. Dałeś Scott Dismasowi już? Tak, w sensie nie widzę sensu dawać mu czegokolwiek innego. On nie ma aż takich super skill. Mamy strzał rozpryskowy. Mamy wystrzał. Czy coś innego jest potrzebne? No, wątpię po prostu. Tutaj mamy opór, powagę, no. Nie wiem, czy coś warto zmieniać. U Garta mamy klątwa osłabienia na bossa. Mamy artylerię otchłani, żeby walić w tylne rzędy. Mamy leczonko, mam przekleństwo, które daje no po prostu oznaczenie i minus 16 uniku. No i mamy trucie od Neri, gaz oślepiający. Czekajcie, mówiliście mi coś jeszcze? Dezorientujący podmuch, to mi, że tak powiem, doradzałeś. To jeszcze tą jedną rzecz. Będę chyba musiał od nowa dać te wszystkie rzeczy, ale okej. Okay. Ten dezorientujący podmuch rzeczywiście może się przydać. Dezorientujący podmuch. Od razu lepszmy. I teraz tak, tylko zamiast czego to dać? Zamiast ogłuszenia mimo wszystko chyba. A to też wymieszaj pojedyncze ogłuszenie. Zabij wszystkie truchło, dobra. Chyba tak będzie lepiej. Odlibaście nie są przedwczesną kremów kulację. Wiecie co, no, tutaj to są po prostu pieśni bojowe, prawda? Dobra, słuchajcie, jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz przez to, że wyszedłem, to niczego nie zapomnę. Dobra, 20 takich zbieramy. Na bufującą honorową barkę nigdy nie jest za wcześnie. Ani za późno. A ten obóz masz git? Chodzi o umiejętności? Być coś tam za dużo nawet nie szalałem. A będę musiał. A nie skupiałem się. Myślę, że damy sobie radę. Dobra. Jest jedzenie. Są itemy. Są skille. Są pochodnie. Nic więcej potrzebujemy do szczęścia. Let's fucking go! To jest ta syrena? Ja cię pierdolę, jaka antenanta. Jaka maszkara. Na tym streamie czuję się jak na jednym z tych król obozów katolickich, gdzie ksiądz rapuje o Bogu. Nie wiem, czy to brać komplement, czy nie, ale dzięki. Nie będzie żadnych, że tak powiem, grubszych akcji, więc spokojnie. Abominacja. Ale piękna. Ma coś na czole. Twoją starą mam na czole. Ale zobacz, to jest stary tekst. Na tym obozie jest najpewniejszy muzyka w grze, in my opinion. Dasz radę. Też tak mam nadzieję. Oj. Przypominam, że walczymy... Tajne drzwi. Przypominam, że tutaj pewnie będzie boss, bo z tego, co mi tłumaczyliście, on może być najdalej od drzwi, jak to jest możliwe, od wejścia. Czyli, no myślę, że tutaj nie będzie, bo to jest raz, dwa, trzy. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Chwila, raz, dwa, trzy, cztery. A tu jest w ogóle raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tutaj będzie boss, prawda? Stary, dajesz, wierzę w ciebie. A Remigiusz, to szanuję. Ja szanuję. Tajne brzmi, to chyba po ciemku trzeba zaliczyć. Dobra, słuchajcie, dobrze się zaczęła. W plecaku jest mapa. Jest. To była mapa? Co za bęcwa, rysuje mapę dwóch korytarzy pobliskich, no. Please. Remigiusz, spryciaszek. Oj. Pelagiczni graniki. Graniki pelagiczne. O, jak to zaraz na nich wchodzi? Dobrze wchodzi. Sypiemy. Gdybyś nie wiedział, boss jest w najsłabszym pokroju. Najsłabszym? Co znaczy najsłabszym? Jakbyś mógł rozwinąć troszkę. Ja się wystraszyłem wtedy bardziej. Co to był za dźwięk? Kochanie.
Nie usłyszałem to dobrze. To był dźwięk pomieszczającego szkła? Aż. O Boże. A w końcu się przestraszyłam. Nie wiedziałam, co się dzieje. Myślałam, że ty się rozwaliłaś po prostu. Co to było? Kobieta go troluje. Szkło zeszło. Najsłabszy. Kury, pomyłka, okej. Okay. Neria brała bank. Zdarza się jej, potwierdzam. Słuchajcie, no walimy chyba tak. Trzy miot. Dobra, chyba możemy się pokusić o takie obrażenia. I to powodzi się dla zabawy tylko porcelanę. No jak to? O, jest 53 życia ma ta postać. Kuta Bonis, dołącz do obserwujących. Witamy, bardzo cieszę się, że zdecydowałeś zostawić po sobie coś tam. Coś tam, no znak, powiedzmy znak. Nie boimy się tego słowa. Osłabienie. Morskie cięcie. Morskie opowieści. Jaka zadowolona się, no nie? Strasznie po prostu. W ogóle mam ostatnio straszne fazy na tekst z wieścia. Było słuchać mojej baby. O Boże. To jest absolutnie najlepszy tekst, jaki istnieje. Ale to się, Gwinta, uśmierciliśmy czujące się tam zło, to jest tam osiągnięcie, nie wiem za co to jest, ale fajnie. I powiem, chwila, o Jezu, myślałem, że zniknął ten pokój. Chwila, co się stało? Ale powiem wam, że tekst jest sztosowy i jak będziemy nadużywać, to z góry przepraszamy. Pierdolone poprawianie. Spoko. Płasko rzeźba, co tu może zadziałać na płasko rzeźbę? Jakieś pomysły? Chyba to nic szczególnego nie robi. O, śmiertelna pra... No? O, to może zróbmy orła w połowie cyfrowy, w połowie realny. Orzeł bielik. No dobrze, patriotycznie. Byle nie łopata, bo to stres, nic. Okej, okay, a wiecie co? Chciałem użyć łopaty, dobrze, to nie zrobiłem. Uwaga! To tutaj. To tutaj, moi drodzy! Kasa. Co możemy wywalić? No, możemy użyć sobie tego. Jak to się pije? Co jeszcze można by było wywalić? Nie wiem. 350 wymienia. Myślisz? Dobra. 350 wymienia. Ale z drugiej strony jeszcze znajdę kasę. Fromaż, to jest ten minus. Nie wiem, czy to przez serum gdzieś. Dobra, nie przyszliśmy tu dla kasy, prawda? Przyszliśmy tu dla chwały wiecznej. Tak, nie lepiej byłoby przejść po te skarby już po walce z bossem? Stary, ja po walce z bossem to ja będę biały na dole. Więc ja wtedy już idę tylko wymyć prącie i wracam do siebie. Witam, rewolwerow. Co tam słychać, stary? 350 plus właśnie, zresztą ostatnie programy nie interesują. O, ale spoko, jest teraz spoko. A w staku możesz mieć marce 1500, a tam masz 3500. Też prawda w sumie. Ale wiesz, z drugiej strony bym walił jakieś zioła czy inne pierdoły, to w ogóle nie miałbym tego problemu. Dobra, strzał rozpryskowy HT, on jest najlepszy. Średnio celny niestety. Ale ciężko trafić jednym wszystkich. Dobra, klątwa osłabienia. Możemy to rzucić na tą babę. Czy mamy jak ją zdjąć? Trzęść dismasu. Nie wiem, czemu się na tym nie skupiłem w sumie, ale to mój błąd. Wstrząśnienie. Posmyrał, ale nie ogłuszył. Ogłuszył? Ogłuszył. O, dobra. Potrujemy to. 11-13. A skoro jakbyś walił wiadro, to miałbyś więcej problemów. Prawda. Możemy tak ciąć. Chyba nie ma problemu z tym większego. I chyba znowu słony rylec. Może przeczytałem słony stolec i myślałem, że po prostu gra ze mnie zerpiła. Całe szczęście to nie było to. Kurwa, nie trafiła moja kobieta. No dole, jo, ale jak patrzę cię ręce, to wiesz. Na dole lepiej, że mi patrzyli. Dziś byłem tak zajebisty w pracy, że aż kierownik główny do mnie zadzwonił, a wcześniej trzech przyjaznych pracowników ostrzegł mnie, że ten, że kierownik ma dostęp do kamer. Okej. Okay. Ale ty zostałeś pochwalony.
Chyba, że chodzi o... Boże, czy ktoś trafi tą meduzę? Żeby zostać pochwalony, to chyba nie ma co, że tak powiem, narzekać. Naturalne przyciągnięcie. Moja kobieta uległa tentaklowi. Wstrząśnięcie, kurwa, zostawcie Garto, świnie. Dobra, wystrzał, to trzeba skończyć. To trzeba skończyć. Nie wiem, jak to działa w ogóle. Odporność na stun, ale też przemieszanie, okej, okay, i truchła rozbija, super. O Jezu, bobrowaty chyba nie trafił nikogo w całej tej przygodzie. Dobra, super. Obaj pochwaliliśmy się sakramentalnym spierdalej, okej. Okay. No to mądrze. Znaczy dobrze. Zdrowo. Słuchajcie, co możemy wywalić? No trzeba coś wywalić. Nie, czy bandaż nie wywalić. Wiem, że mówiliście o tym krwawieniu, ale z drugiej strony... Albo serum wywalę. Mamy Neri, ona nas uleczy jakby co. A tą krew trzeba zbierać chyba już powoli, co? Mówiliście, że to dosyć ważna sprawa jest. Nie, jak coś to mój błąd. Trzeba powiedzieć błędy, żeby ktoś zginął w końcu. Taka jest wasza, że tak powiem, metodologia. I powiedzmy, że trzymajmy się jej jakoś tam. Jeszcze się zdziwisz. Kurczę. Nie już miał nerfową biegunkę. A to przypadłeś Vitali, że tak powiem. Więc nie musimy się tym aż tak martwić. To nie działało. A czy tu łopata nie działała przypadkiem? Nie, użyjmy. O, okej. Okay. Zadziałała. Super, i dostaliśmy łopatę. Łopatocepcja. Zacznij grać bardziej ekonomicznie, skoro i tak wszystko walisz dla kasy. W sumie racja. Bo brawa to będzie pierwszy drużyny z terenu. Dalej mam nadzieję, że nie mylę bossa. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że się mylisz. Boże, to jest chamski, co ja będę się swoją postać zabić, a potem walczyć z nią? Bez sensu. Zaskoczenie. Też jestem zaskoczony, kurwa. Kto by nie był zaskoczony? Idziecie sobie ruinami, spotykacie ślimaka, meduzę, gdzieś kurwa pokurcza i spleśniałego pokurcza. Niespodzianka. Dobra, jak to zaraza? Dobra, zaraza jest na dobrym poziomie. Ale proszę się do mnie odpierdzielić. Spokojnie. Witaj, ja ci mówiłem, my ciebie leczymy. Wodianoj. Ale ładne obrażenia. Ja ci sprzeciw na stronę Nery zabiję. O kurwa, ale to było poetyckie. Oh my god. Nie trafiłem nikogo w tym meczu, nikogo. W tej trze. Chcę przecież murloki. To są starzy murkiego. Garto, ogłuszenie niestety weszło. Weszło czy nie weszło? Czemu to nie jest zaznaczone tutaj jakoś? Wodne uderzenie. Fajne uderzenie. Wstrząsienie. Dobra, co teraz robimy? Może leczący panaceo, może troszkę podleczmy siebie chociażby. Okej, okay. Ma znaczenie na głowę, że weszło. No tak, ale... Nie dałbyś takiej ścieżki, żeby wiedzieć, że dalej trwa. A potem sam siebie by zabił jeszcze. No ja bym wtedy harakiri popełnił, nie ma szans. Nie, oddać ile. Zabijasz normalnie serena, ta osoba do ciebie wraca po czasie, ale po pokonaniu bossa. Wiedźma na ten przykład bierze do kotła twoich ziomków. What the fuck? Nie brzmi to sprawiedliwie. Kurwa, ani razu nie trafiliśmy, naprawdę! Ale się nada. Ale potworna żenada. 6 krytyk, bardzo dobrze. Kochanie, bardzo dobrze. Dobra, słuchajcie, spróbujmy się uleczyć Garto. Może być. Krwawienie niestety weszło. No zaraz to wyleczymy. Tylko to spray Neri teraz dostaje, no. O, dobra, wystrzał. Dobrze. Weź nim healuj tylko. Proszę, opowiadanie z motywem Darkest Dungeon, w którym Bobru przychodzi na złą stronę i zabija Neri. Boże. Z jednej strony już zrobiłeś największy plot twist, więc to tyle lipa. Ale z drugiej strony to jest bardzo fajny pomysł. P-klasa jest na stery, że nichuja nie trafia, a jak trafia to jak atomówka. No ale ani razu nie trafiłem. To jest... Uuuu, Garto rozwinął swoje połacie i ładnie to jest agro. Leper ma jest słabszy celność, a ty mu jeszcze ją osobiście. Ale podwyższyłem ją też z kraju. Przynajmniej tak to zrozumiałem, ja ją podwyższyłem, prawda? No nic z tego nie bierzemy raczej, chyba że, czekajcie. Niedużo nam zostało.
Czekajcie, co to jest? 250? No to jest bardziej warte. Troszkę pochodni zostawiliśmy. I uwaga, walka. Teren 2 to tak ma. Raz trafia wszystko, które jest powalone, a w jednej rundzie nie trafia nic. No, szkoda, że to jest średni moment na nie trafianie. Mam buda, dismasi używaj Discordu, bo daję ci ripostę. What? Serio? Bez cheatu daję ripostę. Tylko pytanie, czy mi się opłaca przesuwać go, kiedy to nie jest aż tak konieczne. Szczególnie, że mam troszkę osłabionego przez ten klamrę bandyty. Ja lecę pisać fanfiction. Weronik Rus. Mam nadzieję, że się podzielisz, jeżeli to jest prawda, a nie czcze słowa. Dobra, klątwa osłabienia to by się przydała na tego typa. Widziałem dzisiaj, jak jakaś rysowniczka postawała, że boi się matury. Jak ja uwielbiam, to nie wiedzę o tym, co to sesja. No nie? Sesja, a matura to po prostu... Lepiej grać. To nie zwiększa niestety celności. To okej, okay, to możemy pana co... Nie wiem, co puścić. Tak, możemy puścić. Opłaca, że zrzuciłem strzał z bliska. Prawda. Dobra, zaraz spróbujemy tego kombosa wywalić. Trafił! Oto Cesus nie trafiony. Wodne uderzenie. Polało się. Ślus. Okej. Okay. Sesja matura to jak szkoła porównuje z emeryturą. Coś w tym jest. Słuchajcie, opary możemy dać na Dismasa. Zobaczymy. Zbufujmy Dismasa i zobaczmy, jak sobie poradzić na pierwszym rzędzie. Poniekąd. Ja krwawie. Klątwa osłabienia dajmy też tutaj. Ja ostatnio wybrałem rozszerzenie i teraz wszyscy chcą mnie zniechęcić. Właśnie, jakie rozszerzenia? Koniecznie się pochwal, Aven. Bo my wszyscy tu jesteśmy ciekawi. Okej, okay. Które może zaatakować? Każdego właściwie tutaj, okej. Okay. Kurwa, nieźle osłabione to obrażenie. Dobra, wpadł rytyr, no powiedzmy, że wiem, o co chodzi. Ale fajnie to wyszło. Historia filozofii, don't judge me. Fajne, bardzo fajne. Wow, ja bym z chęcią wziął. Historia to w ogóle podczępik. A filozofia? Odważnie, ale filozofia mi się podobała na studiach. Strzał z bliska. Nice, dobra. Dobra, przyznaję, combo jest fajne. Combo jest fajne, cieszę się, że dałem się wam jakoś tam przekonać. Tak, słuchmy. Historia, chcesz się zabić, ucząc się do tego? Matura w porównaniu do sesji, przynajmniej u mnie na uczelni, jest gorsza pod tym względem, że jak się spóźni na egzamin, to już niezliczone. No tak, to też prawda. Świetnie się powiem, wiesz co? Czytanie, no to jest dużo czytania, no. To taki przedmiot, no. Dobra. Ja mimo rozszerzenia historii nie mam zmiaru i nawet króliszkiem palca zatrzymać na maturze. Okej. Okay. Nie tu się, matura z historii to czysty... Mój brat ze mną teraz chodzi i mówi, że będę miała 10% z historii, bo on zdawał i trudna, żebym podała się już teraz, żeby się... Już myślisz, wiesz co? Ja wam powiem taką anegdotkę, że ja sobie kiedyś brałem udział w... konkursie z historii, jeszcze w podstawówce, wiecie, tym takim ogólnym. O Jezu, to już... Rozbijamy obóz? Może ci buffy będą, rozbijmy obóz. Czemu nie? To czy jak już jesteś przy obozie, przy ornictwie, to możemy sobie pozwolić na krótką opowieść. Słuchajcie, byłem sobie na tym konkursie, ogólnie miałem zajawkę mega co do historii, w podstawówce. W gimnazjum też, w liceum już słabiej. A w liceum to w ogóle nie miałem już do niczego zajawki, to może cała kwestia. No i poszedłem na olimpiadę. Na olimpiadę. Etap szkolny był mega prosty, to tam chyba straciłem jeden punkt na wszystkie możliwe. Później był etap tam jakiś... Były trzy etapy generalnie, nie pamiętam jak to się działo. Szkolny, miastowy i wojewódzki, coś takiego. O tym miastowym miałem już trochę gorzej, było trochę ciężej, ale dałem radę bez problemu, więc to też. I poszedłem właśnie na etap... ten taki no, wojewódzki, czy tam ogólnopolski, już sam nie wiem jak to był. I słuchajcie... Jeżeli tam pierwszy, drugi etap to były pytania takie, no takie jak na lekcji historii, tylko rozszerzone, to kurwa, ten etap najwyższy, jakie tam kurwa były pytania. Były pytania na przykład takie, jakiego bębenka używał jakiś tam, nie pamiętam nazwy, jakiś tam kurwa dyrygent w armii króla Sobieskiego, kurwa w tym roku. Znaczy kurwa, skąd mam to wiedzieć, mam podać producenta, kozę, z której uszyli, zrobili skóra ten bęben? No błagam. Dobry bombo, 8 klasy Bokrop. Ty kurwa luźną gumą, ja się zacząłem uczyć historycznym przed maturą, 90% siadło S-a. Znaczy, generalnie ja już studia wybrałam i rodzice to mnie wydziedziczy chyba. Jak się dostanę elo. A, wętam.
Nie przejmuj się, nie przejmuj się. Znaczy, jak mówię, to wyższy poziom historii to już jest kosmos. To już jest kosmos absolutny. Ale powiem wam, że z kolei ja strasznie lubię mitologię grecką. W sumie dalej lubię, ale już się nie interesuję. Po prostu stały tam stare nawyki, stare wiedzę. To powiem wam, że raz udało mi się też właśnie w podstawówce. W podstawówce ja miałem największą barcylady historii. Udało mi się zabłysnąć w ten sposób, że trzeba było na sprawdzianie wypisać 7 cudów świata. Ja jako jeden z klasy wypisałem, w ogóle jako jeden ze szkoły. Aż mi się z podniecenia głosik załamał. Co ty pierdolisz, bo serio? No nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale to trzeba było... Jakichś typów bębnów używano podczas jakiejś tam bitwy? Jakiegoś tam króla, no kurwa nie pamiętam szczegółów, czy to był Sobieski, czy to był jaki inny król, ale po prostu... Było pytanie o bębny i o bębniarza. Jaką rolę spełniał i jakich bębnów używał? Historia klasy przełomu. No, historia jest fajna, ja lubię historię. 24 lata opowiada o bębenka w armii Swyscio. Patriota. Coś w tym jest. Dobra, słuchajcie, ucztujmy. Trzecie etapy zawsze są takie, no. Ale wiecie co mnie najbardziej bolało? Że w tym etapie bardzo mało mi zabrakło. Zabrakło mi zaledwie 2 punktów do laureata. Byłem finalistą. I przez to musiałem pisać... ten egzamin czwartoklasisty normalnie z humanistycznej części. Tam było coś rozdzielenia humanistyczną? Chyba było. Więc... a pisałem przez ostatnim rokiem. Droga na pewno niektórzy z was kojarzą, że to jest prawda, niektórzy z TS-a, niektórzy tam skręci jeszcze stąd iniąd, że tak powiem. I powiem, że rokowi się wtedy udało. Wypracowałem to w siatku... Co? No, byliśmy razem. Droga mu się udało, mi się nie udało. Ale nie było zawiści, ja bardzo się cieszyłem, że mu się udało. Głupi to jest nerd. Nie przypadałem z tej historii głównie dlatego, że nauczyciele byli tak chujowi, że nie umieli opowiadać tej historii. Ja miałem w sumie fajnych nauczycieli. Fajnych miałem. Nauczycielki w sumie. Więc lubiłem jakąś historię, nie wiem, jak się czułem taki mocny z tej historii. Historia jest przed roku, więc Bobro dobrze to pytanie pamięta. Właśnie, a właśnie. Stąd taka świeża pamięć. Ja w nim hosty nie pisałem, bo w 2011 roku byliśmy w tym roku 4 miejsce. Kurde, histy. Dobra, taki mądry. Byliśmy razem, a tylko jedno z nas wróciło żywe. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy kogoś warto bofować. Z tej prostej przyczyny, że... A co jeżeli... O kurde, to jest dobre. Tylko o siebie. A co jeżeli ta osoba pójdzie... No, Dismaster zbufowaliśmy. Co jeżeli ta osoba pójdzie do drugiego teamu? Bo ta syrena ją zabierze. Leczenie 50%. Plus 30% uzyskanego leczenia. Komu to można dać? Możemy ci dać może... No czy to nie chodziło o leczenie, tylko chodziło o to uzyskane leczenie, prawda? Nie wiem, co tutaj można jeszcze zrobić. Nie mamy zbyt dobrych umiejętności tak naprawdę. Plus 10 do celności. Aha, kurwa. Myślałem, że to naczumpana. Dobra, nie zaczytałem, moja kulpa. Gimnazjum przez pierwsze dwie klasy miałem nauczycielkę, której na lekcji opowiadała parafrazując podręcznik. To najgorsze jest chyba. A propos historii, to wczoraj poszedłem... Ale miałem jakieś zajebiste wykładowce historii na studiach, o Jezu. Ludzie, to chyba był jedyny wykład, który mi się podobał na studiach ever. No może nie jedyny, ale na pewno jeden z niewielu. Na pewno mój ulubiony to był. Jezu, był zajebisty, typek po prostu tak zajebiście żywo opowiadał to. A propos historii, to wczoraj poszedłem spać, pisać późno, bo w pół do pierwszej. Wiem, że to nie jest późno, ale jak się pracuje, to wtedy jest. Bo przez 2 godziny oglądałem różne filmy o bitwie na Łuku-Kurskim i bitwie stalingradzkiej. Ale to widzisz, ty też masz barcyla gdzieś na tym punkcie, co nie? Narysowałem 8 banych horów, żeby ktoś mi powiedział, że jak pierze pierwsze lecie... Pierze, tak? Pierwsze lecie strony. Ale to dobrze, widzisz, pierwsze... Ale na chuj mam robić kolejne, no po co, to jest marnowanie... Ale to masz robić kolejne, czy nie masz? Czy zrobiłaś? Nie, mam robić kolejne jeszcze. Ale to po co pierwszy jest fajny? No bo tak. Okej. Jedyny wykład na studiach, jaki lubię, to ten, na którym nie chodzę, czyli czas. Bardzo prosta sprawa. Dobra, słuchajcie, odpocznij. Mam nadzieję, że nie jest zasadzki. Dobra, nie było. Idziemy na pipę. Ominęła MK, wykładowca 43 się, że jest Kaszubem i rodzaj walczy w Wehrmachcie pod Stalingradem. O, proszę. Nie, nasz typer miał takie fajne... O, kurde, pułapka. Kurwa, najgorzej po prostu. Ale trudno. Ale powiem wam, że u nas prosto anerdotki, bardzo fajne anerdotki opowiadał typek. Herby, herb Kazas to by się nam przydał tutaj, nie z tego. Dobra, słuchajcie. No to nie powinna być syrena realnie, czy będzie to nie wiem. Go. No polowanie na czarnicę po prostu świętą serę. Dobra, jest! Jest, 119 życia ma. Aircraft two star. Dobra, nie dużo przycisków, bo to nie ma sensu. Słuchajcie, no...
kurwa, błagam. Pieść pożądania. Dismas, nie daj! Kurwa, zginiemy! Zginiemy jak chuj! Ale plot twist! On zabije Neri. On zabija z wszystkich! To jest zemsta jebana. Ale na ile on jest w jej drużynie? Na zawsze? Fajnie, że jesteś zbuffowany. To generalnie jest super. Super. Krytyk, dobrze. Barka tej. Morderca. Trzy salwy za polegu żołnierzy, wraca po jakiś czas. Ja nie wiem, co my tutaj możemy zrobić. Ale to jest kurwa chamska kreatura, to z czym walczymy. Dobra, to nie słychać mocne krwawienia. No trzeba bobra bufować. Nie masz się grozić mojej królowej. Kurwa stary, opanuj się, doskok. Dobra, nie jest aż tak źle. Riposta. Ale kurwa przejebane, Boże święty! Ale przejebane. Ja póki co się muszę cały czas leczyć. O, za zero. I jeszcze krwawienie. Dobra, krwawienie weszło przynajmniej. Wysokie fale. No ale wszyscy... O jeszcze przyzywa ludzi? Chyba popierdoliło kogoś z tym bossem. Dismas musi wrócić, bo inaczej jesteśmy w dupie. O, ja pierdolę, jak my jesteśmy w dupie. Ciśnieniem. Chyba kiedy mama była, nie działa i myślę, że papier to się cały kąpiel się zawiesił. Jest Dismas, wybaczcie przyjaciele. Ty chuju. Dismas musi iść do przodu, natychmiast. Uleczono, dobra. Dobra. Let's fucking go Dismas, kurwa. Nie, o kurwa na mnie. Czy można tego uniknąć? Odporność, silny umysł prawnika. Dobrze jest. Dobrze jest. Dobrze jest, wracamy. No czy znowu? Kurwa Dismas, błagam. Odporność. On wskazywał pusty cmentarz, który teraz będzie pełny. Dobra, zróbmy tak. Ty chuju Dismasie. Przekleństwo, nie wiem, czy trzeba rzucać przekleństwa. Aha, bo to ja teraz rzucam fleta. Kurwa, przydupas się znalazł. O Jezu, bez healera to będzie koniec świata. My jeszcze nie zadaliśmy jej żadnych obrażeń praktycznie. Kurwa mać. Czemu nie zrobiłem tego przemieszania? Ale jestem durniem. Ale jestem durniem. Protocestus. Gartu nie to pożądania. Gartu jest odporny na takie pierdoły. Kurwa, ale to jest chamski. My jeszcze nie zadaliśmy jej prawie obrażeń. Za 10 je uderzyliśmy w sumie. Jeden obrażeń na jedną rundę. Z dwa, słabe leczenie. No trzeba próbować leczyć, prawda? O to. Dobra. Ogłuszenie weszło. Nie, nie zabierz mi teraz Dismasa. To jest jedyna sytuacja, żebym zadał jakieś obrażenia. Dobrze. Jezu, ale emocjonująca walka. Jest, kurwo, dobrze. 23 obrażeń. Ale się emocjonuje, musisz się zatruć. Zostaw Dismasa! Dobrze, 25! Do piachu! Do piachu, szmulo. Wystrzał, prosto w twarz, tam cię lubisz. Zatruwamy szmatę. Ta syrena śpiewa przez twoje oczy zielone. Dobra, słuchajcie, klątwa osłupienia. Co sąsiedzi sobie pomyślą? Dobrze, odporność. Jezu, ale... Wiesz co? Ta walka tak kiepsko się zaczęła. Pieśń pożądania i Dismas za 22 mi w klatę wypierdolił. Zostaw Dismasa! O-o! Dobrze, ten zdech.
Lich masz... Co tam? O nie! Znowu tego chuja! Dobra, trzeba ją zatruć. Najgorsze, ona ma dużą odporność na tą zarazę. Ale dostała. Cztery... pożarcie. Dobra, spierdalaj. Już się uczepiła, no nie? Czemu to nie działa? Aha, bo nie jesteśmy w dobrej pozycji. Dobra, słuchajcie. No, można było sprawić uleczyć typa, dobra. 40% tej dużo chyba, no ale też nie tak mało. Zostałem to zawsze ze swoją miłością. Jest jak to pasuje do postaci, nie? Uuu! Ty skurwielu! O, ty skurwielu! Ale skurwol! Ale skurwol! Zabił! O nie, kochanie, nie daj się omamić. O kurwa. Zamorskie fale. Przeczekaj, dobrze. Dobrze, czekaj, kochanie. Rifneri. Wysokie fale. Dobrze, dobrze, ona jest w jej teamie. Bo to daje nam teraz to coś, Boże. Żeby ja przez szwadek nie uderzył swojej kobiety. A to by było tak smutne, Jezu. Dobrze. Jest 3 HP zostało. Dismas. Kiedy Dismas będzie miał turę swoją? Dobrze jest. Znów jestem sobą. Oh my god, nice. Plus 15% do szans przesunięcia, minus 1 szybkości. Wyłącznie arlekin. Dobra, zbieramy skarby. Zbieramy skarby sobie. Możemy jeszcze zrobić... czekać, czy coś nie ma miejsca przypadkiem? Chyba nic... A dobra, tu jest miejsce. Damy sobie tak... Proforma tutaj. Wróć do osady. Daj ten... Neri, masot. Wiem. Ale dobrze wyszło. Wróć do osady. Jezu, ale to była batalia. Ludzie, kochani. Ale to była batalia. 13 kafli zarobiliśmy, czajcie to? Dobra, zobaczmy. Ja jakiś sypa złapałem. Wścieklizna. Widzicie, jak się zdenerwowałem, żeby mogli Neri zabrać? Masakra. Obsesja punkcie posiadania rzeczy materialnych. No tutaj to akurat troszkę przedmiotowo potraktowane. Słaby refleks, kiepsko. Wolnoręki, odkrywce zatoki. Nice. Trzy postacie trzeci level wbiły. Nadal bez trupa. No nie? Teraz na krokodylka zaprasza dzieciniec. Nerwiracja z przestrzeloną wątrobą. Ale ten Dismas to nieźle nam tutaj zapodał. Dobra, słuchajcie, tu od razu wściekliznę wyleczymy swoją. Dismasowi chyba ten słaby refleks by się przydało wyczyścić. Ale zobaczmy, kto jeszcze może mieć coś takiego. Wolnoręki. No, to może trochę upierdliwe. Mikrochip, spoko. Dziarka. Słaby hazardzista, pół biedy. Szuburzysa Reynolds. Ktoś miał chyba jakiś materialny. A, to ja jeszcze miałem coś takiego, okej. Okay. Broń Drus, fromaż, oświecenie. Okej, okay, jebać to niestety zły Aven. Perun, wyczerpanie. To możemy dać Perunowi zabrać. Roczna pokusa. Czekajże! Cóż jest w tej... Co tam było? Nie wiem, w tej sali. Wolnoręki mi jest 10 do handjoba. Hamsko! Dobra, słuchajcie. Ja zacznę, czy możemy kogoś wziąć. Zwiadowca Flagrant, łowczy i kuszniczka. No, przydałby się healer, nie możemy nikogo wziąć, sorry chat, nie możemy nikogo wziąć, bo czekam na healera. Bo, no, aktualnie naszym jedynym healerem jest... Jest ktoś w ogóle... Halo? Vitali i Turo są na tym poziomie, Garto też jest na tym poziomie. Nie mamy healera! Kompletnie, a nie, mamy, przepraszam, mamy fotel. Ja sobie hazardzista, pamiętasz jakieś kosy w ranej 54? Ja pamiętam, Ciara, ja pamiętam. Słuchajcie, zamawiam bycie healerem. Okej, okay, chłopcio, okej. Okay. Słuchajcie, ja bym zrobił jeszcze jedną przygodę, więc nie uciekajcie, ale muszę iść zrobić ciekłe picie sobie dolać, bo mi się skończyło. Kuszniczka leczy, ale to nie jest taki heal, jaki byś chciał. Zresztą mi streama tej epickiej walce z Syreną jeszcze. Ha, jaki delikatny znak. Dobra, słuchajcie, zaraz wracam. Zaraz wracam, księciunie. Więc nie uciekajcie jeszcze. Walka była super, ale jeszcze robimy jedną przygodę, tak więc dwóch.
Słuchajcie, no nikomu stresu nie zbijamy specjalnie, chociaż Witali by się przydało. Szulernia, idź kobieto się wyszalej. Ja stawiam. Oj, nie, trzeba coś, nie chcę przerwać leczenia, niech leczy się spokojnie. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna przygoda dzisiaj. No brakuje nam bardzo, o Jezu, jak to ciężki mi, z czemu to jest jakaś krew? Aha, dobra, to jest znaczenie rdziciem, spoko. Zatoka, no, norowisko jest jeszcze, ale to są krótkie misje. Na dzieciństwie nie idziemy, nie ma kurwa najmniejszych szans. Średnia, oczyść truchła, aktywuj 3 zarażone trupy. Musimy mieć światło wśród gąszczy. Włącz się okultysta. Okej. Okay. Kiepski item generalnie, poza tym. Czyli cnoty, ale ty chuj, Bobrze, zrób chociaż jeden stream z Serious Grave w piątek, bo cały czas robisz takie dni, że nie mogę wpaść. No teraz znowu będzie w niedzielę, Witali chyba. Ale te archi-live'y są przecież na Twitchu, prawda? W sensie no są takie na bieżąco, bo tak to ja zanim ja wrzucę na YouTube, to rzeczywiście trochę czasu minie. Ale na bieżąco są na tym, patrzcie. A tu dalej pusto. Nie ma czasu na to, żeby oglądać gierki. Niestety, niestety. Dobra, słuchajcie, prawda speka. Słuchajcie, gdzie my pójdziemy na ostatnie miejsce, się zastanawiam. No takie kiepskie rozdanie jest trochę, to mnie trochę zniechęca. Może najmroczniejszy loch, to wydaje się być spoko. No, z jednej strony krótka misja jest spoko, ale z drugiej... to czy na chorobę trochę leży? Znakomitego balsamu. Dobra, słuchajcie, możemy pójść na taką wyprawę troszkę większych nubów. Ale kurczę, też nie do końca nubów, no bo fotel będzie healerem, prawda? A to nie jest jakiś super healer. Ogłuszenie. To zaraz trzeba będzie pozmieniać. Badacz kniei. My idziemy do kniei akurat. No to super się składa. Słuchajcie, kogo jeszcze to weźmiemy sobie? Weźmy sobie Rajkę może, tak żeby ktoś mocniejszy też jeden był. Weźmy sobie Perun. Co się z Perunem dzieje? A Perun jakoś się leci na coś? Przyjście koce! Nie, zabierzcie koce! Wyprawa nubów. No to nie do końca. Na archi nie może się komunikować na bieżąco z utalentowanym streamerem. Ach, tak stawiasz sytuację. Okej. Szuburzyca. Partyk z kniei. Bardzo dobrze się składa. Możemy się przejść. Szuburzycą. I na ostatni może... nie wiem czy Spike. Ktoś by się pytał inny. Hubrzyca. Hubrzyca, bo to będzie znowu taki oznaczeniowy team trochę, tylko bez Peruna. Hubrzyca, dawajcie Hubrzyca. Hounds of War, dobra. Hounds of War, jak Hounds of War. Ale tak, po kolei, awanturniczka. Avanti ma tutaj specjalne itemy swoje. Moje? Czyjeś? No, mi się też te swoje bardziej podoba. Ale dobrze, Boże. Ale fajnie narysowałeś orła. Dobra, damy tak. I damy sobie na przykład to do maksymalnego parzeta jest w sumie dobre. Ale też nie chcemy mieć jakiejś słabej celności zbytnio. Dobra, dajmy tą celność. Chęt do żoną. Nie no, daleki sens fotela, nawet nie wiem czemu. ja też nie wiem w sumie czemu, ale to rzeczywiście taki zabawny zbieg okoliczności się zrobił. Kamień poruszenia, dobra, słuchajcie, co tutaj wybierzemy? Tutaj możemy wziąć to coś możemy wziąć. Kurde, może to puzderko dać jednak tutaj, co? O tego, celność mnie trochę słabsza, trudno. To nie wiem czy to się opłaca z drugiej strony. Dobra, początek może dajmy tutaj. I tutaj damy sobie oczywiście głowę Juni. Oraz talizman cyrulika jako leczenie. Tutaj damy Hubertowi talizman cyrulika, bo mimo wszystko leczy. Więc myślę, że to jest całkiem opłacalne. Czy coś oprócz tego? Walka wręcz raczej nie. Wręcz odrzuca mnie to. Że też sobie pozwolę na gierkę słowną. Dobra, możemy wziąć księgę gniewu. To może się przydać, wątpię. To nie twój prywatny czat, Hamby. Obstawiam, że odpowiedź już nie ma znaczenia.
Chill bro. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, co jeszcze bierzemy? Chyba nic już więcej bierzemy. Nie, możemy to wziąć. Nie wiem, czy to wpływa na naszą celność. Nie wiem, czy to jest stary zaliczane, ale no zobaczymy. Teraz jeszcze wracamy na chwilę na posiadłość. W ogóle, co my teraz musimy zbudować jeszcze? Coś mi polecacie z tych takich budynków? Tutaj mamy, ale co to jest to? Co to jest to? Jak ja mam w ogóle te rzeczy zbudować? Mamy bank tutaj tylko na razie. A na wszystko inne potrzebujemy... Potrzebujemy jakiegoś takiego planu. Ktoś mi powie, skąd ten plan wziąć? Oprócz tych pierwszych rzeczy. Dobra, idziemy tutaj na razie. Według czynności... I tak, szuburzyca. Jest podbita, fajnie. Rajka. Jest podbita, jest fajnie. Fotel. Fotel. Ty potrzebujesz na pewno innych skilli. Tych dwóch bym się pozbył. I zamiast tego dałbym to, co oznacza, czyli to. I to. I to od razu u fotela można było zmienić. I hubrzyca ma wszystko podbite. Elegancko. Huborcik elegancko. Do kowala jeszcze na to jest wyzwane kowadło, czyli przydzielanie w punkt pionowe. Dobra, jesteśmy gotowi. Fotel? Trivago. Okej. Okej, dobra, lecimy. Ostatnia przygoda dzisiaj, na dzisiejszym streamku. Będzie to oczyść truchła. Jakieś wydarzenie. Zapasy, przechodzimy do zapasów. Okej, znakomity balsam. No niestety nam to strasznie dużo miejsca zajmuje. Jeszcze mamy skrubi chrupki. Rajki. No to niestety to troszkę utrudnia życie. Czekajcie, bierzmy mniej rzeczywiście. Bierzmy mniej. Bo ja tak biorę, a kurwa potem budzę się z ręką w nocniku. No tutaj nie ma bardzo z czego zrezygnować, z łopaty jednej mogę zrezygnować. Klucza nie wziąłem. Tyle. No to jest takie absolutne minimum chyba. Nie, już dosyć sprzedany. Chciałem skrubi chrupki. Kiedy ten czas minął? No nie, dzisiaj szybko minęło bardzo. Potem ulepszenia są drogie, okej. Wyruszamy, co? Wyruszamy. Ostatnia przygoda na tym strumyku. I zobaczymy, jak to pójdzie. Strzeż się śmiertelną oznaczenia, które może sprawdzić na ciebie drzwiczna artyleria. Podpada ono drzwicznym zombie, którego mają atakować, okej? Okay? Spierdalajcie. Musimy truchła znaleźć. Ciekawe, jak ten się oznaczony. To będzie sala z obiektem? Gretior, czy ktoś może mi powiedzieć, czy oszukam? Bo już nie pamiętam. Ja pamiętam, że były te questy. O Jezu, jak rozbite podziemie zjebanie, no ale dobra, nie jest tak duże. A średnia misja w sumie. W plecaku jest mapa! Mapa nam coś pokazała nowego? Wow, zbudowało się, słyszeliście to? Oczywiście już pierwsza łopata idzie. Pewnie teraz łopat będzie mieli za mało. Jak zawsze bierzemy i żadne się nie przydają, to nagle się przydają. Sala z celem misji, okej. I mamy aż takie trzy znaleźć, tak? Ale to będzie coś oznaczone jakoś specjalniej? O to mi tak dokładnie chodziło. Chociaż ja nie zrozumiałem odpowiedzi. Kasa. Skrzynka jest pusta. Okej. No i tutaj zaraz będzie walka o bogowie. Trupy. No kiepsko się złożyło. Czekajcie. A dobrze wziąłem, okej. Artyleria odchłani, no nie wiem, cięcie? Tego można pociąć, no nie udało się. To ja propos peka, kogo jest postać artysty? Postać artysty należy do Fena. Nie wiem, czy Fen jest jeszcze na streamku. Ikonka jest teraz sama jak zwykły obiekt, ale jak najdziesz myszkę, to będzie obiekt misji. Okej, dzięki Gekio. Dzięki, że czuwasz. Tak, artysta należy do Fena. Nie wiem, czy jakoś mam jeszcze to, że tak powiem, opisać, ale tak, to należy do Fena. Kurde, nie wiem, czy nie uleczyć, no dobra. Nie no, uleczmy go, kurczę. A co, spodobała ci się postać, Vitali? O! Chciałem tylko wiedzieć, do kogo należy. Znaczy, no,
teoretycznie teraz jest nasza, ale stworzył ją Fen. Więc do Fena się należy kredicy. Polecam gorąco człowieka. No fajne postać wymyśla. Sprawiałem się, zacząłem ostatnio czas przez nią o fanarta. A tak chyba, jak tak patrzę, to większość osób lubi postać Fena. Chociaż mało mówi, to ma dużo fanów. Dobra, wyczyściliśmy. Seize this momentum. Ale artysty to tam nie ma. Artysty nie ma z nami. Dobra, rozrzucony bagaż. Czegoś tutaj trzeba używać? Może zrobić chrupka. Chyba jest spoko. O kurwa, to nieźle ktoś wypuścił. Dobra, tak zrobimy. Łopatę bierzemy po prostu. No na to nie ma miejsca, niestety. To przeczytajmy. Wrócę tu ze sztandarem Kufberta i skuszą Bolka, aby uczcić ich pamięć, sprawiając im godny pochówek. Po trzykroć przeklętał mi Zira i robił skrotki, zostawię czterzemu ludowi. Może postawię mu pomnik, na który zasługuje. Okej, okay. Spoko, stary. Woda święcona? Używamy? I zbieramy skarby? Seize this momentum. Zatrzymaj się, ta karuzelkę. Ja wolałam jeszcze wyprądkę, okej. Gadanie o Pokemonach. Te nowe Pokemony, jestem ciekaw, jak one się trzymają. W sensie widziałem kawałek streamka u kogoś. No oczywiście jakoś się nie zagłębiałem. Jakbym z Szuszurem miał lepszy kontakt, to może z nim bym jakoś lepiej to obgadał. Tak, i pisowni mojego imienia jeszcze spotkałem. Kusza Bolka, najlepsza kusza. O, jakimś cudem zaskoczenie. Ale bullshit. To grube oknura trzeba ubić jak najszybciej. Ale tego też by się przydało. Ogień dywanowy. Fuck. Przynajmniej szykuje mnie, jakim hamem może być ktoś z wyższym wykształceniem. Oj! Stary, tell me more. Możemy dać gwizdek? Czekajcie, bestia, a ta kogara jest tam, dobra. Oznaczmy sobie cel na potem. Ten gruby basier jest trochę kiepski. Ale czekajcie, tutaj trzeba, no, cofnąć się. Przełom. Jesteś do przodu? Jeden w przód, dobra, to chociaż tyle. Dobrego. Jest spoko już z ustawieniem całkiem. Strzał z bliska. O Jezu, on to ma? Kumpel Dismasa, artysta? Aha, on. No się nie lubi postać, jakaś trochę cicha, mało rozmowa. No taki jakiś trochę... Jakby nieśmiały był. Mało gada. Chłopak. O Jezu, mało życia ma w ogóle nasz kolega. Dobra, może się cofnijmy. Jeszcze raz na łabędź. W sumie oznaczyłem niepotrzebnie, bo rzeczywiście ona bez problemu sobie z nim by poradziła. No okej. Ogień dywanowy. Upsi. Uniknął tylko pierwszy rząd. Deszcz batów, ale nas obszarówkami sypiał. Ale ten nie trafił, gruby. Gruby za wolne. No znowu? Dobra, wiesz co? Spróbujmy. Dobrze, wyszło. Fotel, jesteś dobry. Ferret i Livgren da się SPO ona i Ambrona. Peperon najmocniejszy z podstawowych form. Czy już ktoś tu miał zdjąć? Mam nadzieję, że nie. Dobra, grubego oznaczmy. Kurde, ale wyszedł dobry gwizd. Dobra. 14. Teraz gruby został sam. Tron i rybat. Czas na chłostę. Dobra, elegancko. Człowiek nie weszło. Ale po dwa dostaje. Nie weszło, ale dostaje. Okej. Okej. O Jezu, ile skarbów wyleciało. Nie mam na to miejsca. A to jest truchło, to jest truchło. A nie możemy go teraz oczyścić, oczywiście. No bo by było za prosto, prawda? Ale czy nie mamy. Nie, inaczej to. Mimo wszystko. No kurde, to jest takie marnotrawstwo straszne. Pisma możemy wziąć. O tego. No niestety. To musi zostać. Tak, to musi zostać. Okej. Pierwsze truchło zostało oczyszczone. Czy tam warto iść? Nie, nie warto. Przejdź do sali, nie było tam nic zaznaczone z misją czy bez misji, więc zakładam, że idziemy dobrze.
dość kompetentny wyjaśnia, działa wręcz w Pokemonach. Nie mam pojęcia, chłopcze. Nie mam pojęcia w ogóle. Ale mówicie o starych Pokemonach czy nowych Pokemonach, jeżeli chodzi o ten friendship, bo ja w ogóle nie wiem, że tego... tej wartości, nie wiem jak to nazwać. Często posiadałem Pokemona w party i dawałem mu syropów, karbus, etc. Okej. Okay. Galwit nie dość, że zna się na Darkest Dungeon, to jeszcze na Pokemonach się zna. Złoty człowiek, druga solucja po prostu. Czekajcie, bo tutaj mieliśmy stare drzewo i morze. Czekajcie, tutaj... O, to było dobre na to stare drzewo. Nie? To czym to się czyściło? Kurde, zmarnowałem w sumie trochę rzecz. To chyba po prostu się przeszukiwało. Czasami drzewo jest po prostu drzewem. To jest prawda. Podjąłem się ostatnio wyzwanie, żeby uzbierać w miarę możliwości... What the fuck? Wszystkie poki w Live Green, ale pech chciał, że nie mogę się połączyć z symulatorem w drugim telefonie. O, najgorzej. Co mnie to właśnie... Ja rozumiem zagrywkę, ale mnie to zawsze tak denerwowało, że nie można sobie zdobyć wszystkich Pokemonów. No bo co to jest za gra, w której nie da się zdobyć wszystkiego, jeżeli się nie zacznie wymieniać? Takie frajerstwo, że trzeba mieć przyjaciół. Komu są w ogóle przyjaciele potrzebni? No halo. Nie, ale tak absolutnie serio, to mnie to denerwowało strasznie. I mnie wręcz aż trochę zniechęcało do gry. Słucham? No, właśnie Vitali też chciała zrobić. Ja też bym teraz zrobił, pewnie. To jest najperskie oznaczenie, może... A, nie możemy zrobić. Precyzy też nie, dobra, możemy kogoś podleczyć. Hubert, healer of the team. Zajebiście. Ojejku. Muszę się w ogóle zastanowić, co ja wam, moi drodzy, kochany czacie, zaprezentuję w piąteczek, bo jeszcze nie mam pomysłu za bardzo. Zastanawiam się nad sobą trochę, ale nie wiem, czy mi się chce. Muszę się zastanowić. Problem mi to podzielenie, że w Live Greenach i Fire Redach nie można złapać tych samych Pokémonów. No właśnie, o tym dokładnie mówię, Vitali. To jest dla mnie takie odrzucające. Ale wiesz co, ja byłem takim nerdem, teraz miałem takie podejście w Pokrach. O Jezu. Że podczas jednego podejścia każdego Pokémona, które znajdowałem, ewoluowałem od razu. Czyli po prostu na przykład łapię. No, żeby mieć Pokédex jest najlepszy, halo. Trzeba... Tylko Pokédex się liczy. Kurwa, jesteś okropny. Nawet zrejmy w Overwatcha w piąteczek. Nie, Overwatcha... To ja bym musiał... Musiałbym na to troszkę ci pomyśleć. Bo co pani Vitali by chciała, ty byś chciał, Hubert, to też trzeba było do siebie dopasować jakoś. I moglibyśmy w sumie... Czy ktoś jeszcze byłby w takim wypadku doliczony? No nie wiem, te czteroosobowy teamer to już jest coś. Może ewentualnie trzy osoby z czatu by się brało na takie pojedyncze mecze. Wymiennie. To jest jakiś pomysł, ale jeszcze nie teraz. Bardzo ładnie. Jeszcze nie teraz, ale program z Overwatcha pewno będzie też stream. Talisman i Overwatch multi się szkuje. Wylo, grywasz jeszcze Bobber? Średnio. Odebrałem ci nagrody za sezon, ale średnio. Ja widziałem, jak ludzie na YouTube przychodzi program wyłączając speaker 3 Expa. What the fuck? To jest jakiś devotion. Po 18 jestem w domu. Ja mam wolny piątek. A jak w niedzielę jesteś i w tego, i we wtorki? Teraz zazwyczaj? Który dzień ci z tych trzech najbardziej pasuje? Bo ja wiem, że Vitali średnio pasuje niedziela. Więc jeżeli byśmy mówili o overku, to musiałby być wtorek albo ten drugi dzionek. Co było oprócz wtorku? Piątek, a właśnie. Jak piątek ci pasuje, to już jest coś. Ale nie w ten piątek jeszcze bym chciał. Muszę się to mentalnie trochę przygotować. Patrzcie, że zaraz fotel oszaleje na tej przyrodzie. Nie mamy stresu zbić za bardzo. Trzeba cię zrobić ten, obozowisko zaraz. Dobra, oznaczamy. Ruin dla tryhardów polecam Nuzlocke, to taki NG plus w Pokemonach. To słyszałem, które to mi trochę szuro tłumaczyło, o co w tym chodzi. Mi z tych trzech pasuje tylko piątka, a czyli piątek. No to nie chcesz się zapalać piątku za tydzień, ale z drugiej strony, no. Myślcie o tych piątkach. Jeżeli będzie Overwatch w jakiś dzień, to będzie w piątek, właśnie. Lupę robię, tym razem ma być trochę nie pasuje mi do mojej koncepcji. Ale czy w środę mam wolne, a w ten też mam wolne. No ale to jakby był piątek, to było 19, prawda, Hubert? I zresztą nie musiałbyś nawet od początku być. No pewnie byśmy sobie pograli od 19 do 21, 22, no w zależności, jak będzie się grało. Drugi w ten piątek jeszcze nie w ten piątek. Być może za tydzień w piątek, ale też... No, ludzie, ja nie lubię obiecywać, bo potem jestem z tego rozliczany, a nie lubię być rozliczany bez powodu. Także...
Ja osobiście widzę to tak, że żeby sobie zagrać w grać w piątek najbliższy, czy to za tydzień, czy może za dwa tygodnie w Overka. To, że mój ukochany Ditto ma też słabo przeniesioną mechanikę gry. Wiesz co, Ditto, no... To... A też powinien być jakiś pomysł na Pokémona, prawda? I to jest super, bo w grze jest useless. Lubię coś, bo później jestem stary rozliczany. Szachy. Wiedziałem, że ten przykład się pojawi. Mam się szukać, szukać, ale widzę, nie szukać. Tylko wy musicie sobie pomyśleć, moi drodzy. Właśnie mówię szczególnie do Huberta i Vitali, że jak wy sobie poradzicie z internetem, bo wy macie straszny problem z tym netem, żeby was nie wywalało co chwilę, no bo nie mówię, że osoby ze słabym netem nie mogą grać z nami, ale jednak nie idziemy co chwilę wychodzić z meczu, żeby po kolejną osobę przychodzić, prawda? Więc spróbujcie jakoś, nie wiem, tam współlokatorów poprosić, żeby nie korzystali mocno. Znaczy ten piątek, jeszcze zapowiem wam oczywiście, jak to będzie piątek. I tak dalej, to może ktoś coś fajnego z tego wyjdzie, może ktoś się fajnie dogadamy. Co możemy wywalić? Chyba te zioła albo krwawienie, te zioła chyba wywalimy. A, tutaj możemy użyć wody, prawda? Czekajcie, czy to jest czytelna. Nie mam wody. Ale chyba i tak 20 stresu zejdzie, tak. To zajebiście. Czy tutaj mam obiekt? No, czy... A, dobra. Dobra, w tym samym momencie. Dobra, idziemy w tą stronę. Jak działa mój mik? Dobrze. Jak ostatnio rośnie graliśmy, to było ciężko, bo tu ktoś wywalało, tu ktoś ciągle szurał, furał i tak dalej, no ciężko jest. Czasami zróbcie gaming house. Kurde, mógł zrobić gaming house, to bym z chęcią zrobił. Ona trzymać pieniążki. A jakby mi się udało zrobić już karierę, to przyznam szczerze, że gaming house to byłaby super opcja. Nam party zróbcie. A w ogóle z... Trupy też mogą sobie być otakał po prostu? O fuck, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem w takim wypadku. Jedna była pułapka, tutaj był jakiś obiekt. Ale ciekawe, czy by było oznaczone, że to obiekt do misji. Nie, na pewno będzie dalej, spokojnie. Tutaj zrobimy w ogóle obozowisko chyba. Dobra, obiekt misji może być też w korytarz. Właśnie, zdałem sobie z tego sprawę w tym momencie. Kurde, ciekawe, że... Ale to chyba byłoby oznaczone, co? Dobra, weźcie co, zróbmy sobie obozowisko tutaj. Jeśli chodzi o operka, to zazwyczaj ten sam poziomie 70-80 pinga. Mój net musiał być skurzy z tym dnia, żeby mnie aż z gry wywalało. Okej, okay. No to nam wystarczy chyba, Vitali. Robimy tak. Okej, słuchajcie, co teraz? Leczenie 20%. Kurczę, Hubert naprawdę mocno healuje. Okej, porzucona nadzieja. Mówię, że stresy 25. No i wszystkim największe stresy weszły. Mówię, że stres tylko o siebie, okej. Okay. Hulanka. Witalny trans może być. Naprawa kuszy też może być. Super. Dobra, odpocznij. Jeden łeb przejdziesz na ikonkę myszko, to będzie podpisane jako obiekt misji. Okej, okay, super. Wystarczy. Ostatnio przecież taka gra mi Widow weszła, ale że mój nerd wewnętrzny dostawał orgazm po tych jumpshotach. Kurwa, dobrze, jak to plazma to jest tylko. No nieźle ci szło, Vitali. Dobra, mój plan na szczęśliwe życie. Wstępuję do Armii Federacji Rosyjskiej i zdobyłam rangę oficerską przynajmniej. Przez wojnę z Polską wygrywam i dokonuję zemsty za pewnej dziewczynie. Zostaję minister edukacji, ustawiam na maturze z polskiego ransa jako obowiązkową lekturę. O Jezu, wiesz co? Powiem ci szczerze, rewolwerów, że to brzmi trochę jak nasze plany, jak w scenarii poznawaliśmy, bo planowaliśmy rozwijać system edukacji z kolei. I w ogóle go od nowa stworzyć. Więc czuję jakby twoje powołanie i jakoś się tam z nim zgadzam. O Jezu. Zasadzka. Najgorzej, ale dobrze, to te ertoplazmarki. To jest jeszcze do przeżycia, przeciwieństwo. Dobra, atak ogara. Elegancko. Muszę poprzestawiać wszystkich. Dobra, super. Lecimy w tę stronę. A wszystko na trupach Polaków. A takie dopełnienie było. O, jest pułapka. Hubert w jakąś bombę dymną wpadł.
Zajęty szkoły to pedalstwo, system odrazy to ciota i chuj. Otóż to, album zaszedł ze strami Trio B-52 i zbombardował parę sierocińców w Wietnamie, blastując przy tym Fortunate Son. Parę. Okej. Okay. Więc życzę, że tutaj ma takie dosyć bawe plany. Nie macie już przycisku do zrobienia ustawienia... Jest chyba. A, bo to nie było w tej grze, a... Kurwa, a czemu my jesteśmy cały czas zestrzekiwani? O co tutaj chodzi? Artyleria. Nice. Bardzo dobrze. Tutaj się obrażenia grupowe przydają, więc... Oj. Obruszenie. Kiepsko. Obruszenie. Żądło. Ugryzienie, dobra, o tym chodziło właśnie. Krwawionka weszło jeszcze. Dobra. Hec. I na oślep. Zajebiście. Dobry team. Muszę przyznać. Okej, okay, tylko teraz tak. Możemy lecieć dalej. No, no, les. Dobra. Sala z obiektem i trzy obiekty po drodze. Lokacja miejsca, dobra. Pójdziemy oczywiście też na salę z obiektem chyba, przy okazji. Ją otworzymy, że tak powiem, po ciemku. Skrzynia. Teraz obiecywałem wam tyle tysiąc razy. Okej, okay, tym razem nas nie zaskoczyli. Chociaż raz. Jak ze streamka. Popatrz, 7 razy bokrop, do sygnału. Mam nadzieję, że pani już w piąteczkę albo w niedzielę. Ukrążenie. Tutaj krwawienie weszło, ale to jeszcze nie jest to. Oczywiście no, na ślepo to nie trafiliśmy. To jest taki no-scope, powiedzmy. Huborcikowy. Okej. Okay. To już parę w następnej turze. Więc to z przodu musimy zabić. Pająka. Super. Sobotę to ma live. Neri ma w sobotę live'a. Dobra, tutaj leczymy siebie. Tak, ostatnio sobie kminiłem, czy opłacalne byłoby kupowanie najtańszych graczy z karpet na bazarach, a osrane po prostu wrzucać zamiast prać. Myślę, że coś w tym by było, wiesz co? Tylko, że nie wiem, czy majtki są aż takie tanie, nawet na bazarach. Właśnie, skarpety jeszcze może, ale... Może jakieś chińskie gacie, to tak. Zrobione, kurwa, z, nie wiem, z jakiegoś plastikowego gówna. Kurwa, ale straszna rozkmina. W jaki sposób ponownie znalazłem się na robisku? Dobra. Artysta sobie przeczyta, to przeczyta. Możecie zastępować streama? A nie, nie możecie. Ups. Nie, no, ale nie chcę się po prostu szczekać na to. Słuchajcie, co wywalamy? Co wywalamy? Pochodnie i tak się już tam nie przydadzą, bo zaraz się zgrosimy, więc... Jebać pochodnie. Zawartość worka jest twoja. Jak każdego worka na tym streamie. Mam nadzieję, że wasze worki są moje. O, idealnie się składa. Jeśli kilogram graci będzie kosztował mniej niż kilogram proszku prania. Dobry pomysł, tylko bałbym się raka z plastikowych graci. No w sumie. Dobra, jest truchło. Znakomity balsam. Zajebiście, ale jeszcze idziemy do tej sali. To i potem robimy pogadankę i kończymy streama. Co, jeszcze raz? Oj, też chyba nie mam. Cybernetyczny orzeł? Być niebieski musiałby być, ale to nie chodzi o kolory, tak? To musiałbym, nie wiem, ja bym go zrobił coś tym grubym lineartem. Taki dałbym mu dziób, taki bardziej bym zrobił taki trochę bajkowego go poniekąd. Chce realistyczny, pół cybernetyczny, a ja takie what? Nie wiem, że jest logo takiej polskiej organizacji, możesz sobie zobaczyć, jak oni to zrobili. Nazywa się Pride, P-R-I-D-E. I oni mają... Jakiegoś orła chyba, ja dobrze pamiętam. No może zobaczyć, jak to tam wyglądało, może coś tam podpowiedź tam. Wyskoczyła mi księcza i jakaś parada. Nie, Pride z tym domu napisz. Pride? A może to jakoś inaczej się nazywało, ale chyba Pride. Tak? No to coś takiego też możesz pomyśleć. Właśnie ten bym widział taki grubszy lineart, nie? Dobra, to ja uciekam już, bo z pieskiem trzeba wyjść. Dobranoc wszystkim, się Graven. Mam nadzieję, że wpadniesz na kolejną streamka. O kurde, jeden chyba zostało. My już też zaraz skończymy. Jakby mi patrzeć, no dużo nam nie zostało tej misji. O Jezu. Pierwszy raz, kiedy w historii zaczęliśmy przerażać II wojnę światową, był w trzeciej klasie liceum.
Ten pod koniec drugi. No to u mnie podobnie było. Hec, pudło. Ale fotel sobie nieźle dał radę, musicie przyznać. Co to za umawianie się? Halo, na moim streamie. Aven i Borsik. Gołąbeczki. Dobra, okrutne cięcie. No, weźcie wytnijcie tego basiora w końcu. Ojejku, ale mi się ziewać chce. A jeszcze spać mi się nie chce. Tak naprawdę, tylko ziewać mi się chce. A jeszcze się trzeba peka podpisać. I dawać komentarze odpisać. Jeżeli tam jakieś była, pewnie jakieś była. Dobra, uwaga, prosimy. I otwieramy. Dobra, jak to tworzyć? Łopatę pewnie albo ten, ale tu uchylony wieku. Klucz? Nie? Ale dźwięki. Nie wywołał żadnej... Nie wiem, co trzeba tutaj wywołać? Bandaże? Serio, kurwa? Okej, wstępniej. A jest zajebiście. Rozprawiam stąd. Ja to chyba jeszcze obejrzę przed snem. Jeszcze raz wczorajszy live FSA obejrzę. Ja to chyba jeszcze przed snem. Jeszcze raz wczorajszy. Dziwnie złożone zdanie, ale rozumiem. Rozumiem. Wiesz co, no mówię, mi się aż tak bardzo nie podobał dobór gry. A myślę, że był dobry ten. Drzączka, szubrzyca, wyrażona, trzepa, zadyszka. Okej. Okay. Słuchajcie, ci, którzy przyszli do gierki, fajnie, że wpadliście, fajnie, że byliście. Mam nadzieję, że będziecie wpadać w kolejne streamy. Kolejny stream będzie w piątek, bez zmian akurat. Super, mamy bonusy do niej. Idealnie babę. Idealnie pomarszczoną babę. Jadę. Ale zajebiście. Ale zajebiście, słuchajcie. Idealnie będziemy mieli... To na następny stream zaczynamy od... z Darkest Dungeona zaczynamy właśnie od baby Jadzi pomarszczonej. Bo mam buffa. Znaczy może zrobimy jakąś inną misję, początek poza Knieją. Bo buffa mam na pierwszą misję w Knieji, o ile dobrze zrozumiałem. No i słuchajcie, lecimy na pogadankę. Zidłężnienie do uzyskanego leczenia. No to można było to fotela z tego wyleczyć. A chuburzyca? Tutaj jest dużo. Wspomniał, ogromny pewnie. Fengofobia. Dobra, dajcie tego chuborcika tutaj, bo on ma same wady. Minus 1 szybkości, jeżeli PZ poniżej 50, okej. Okay. Strach przed ruinami. Dobra, strach przed ruinami możemy dać. No, także idziemy na pogadankę.